Ten, kto kontroluje teraźniejszość, kontroluje pióro, które zapisuje przeszłość, a zatem jest właścicielem pędzla, który maluje przyszłość. Tori says. Ludzie, którzy pracują z agencjami rządowymi, takimi jak CIA, znają potęgę rozrywki w Hollywood i wykorzystują ją w celach kontroli. Operacje psychologiczne mają swoje własne dywizje w armii amerykańskiej i są wykorzystywane przez agencje do manipulowania informacją. Dobry wieczór, jestem Ron Burgundy. Rozrywka, wiadomości i media to linie frontu nowej wojny. Wojny o postrzeganie, w jaki sposób agencje i rządy utrzymują nad wami władzę i kontrolę. Skąd to wiem? Szkoliła mnie NSA, Agencja Bezpieczeństwa, w tym samym podziemnym bunkrze na Hawajach, w którym przebywał Snowden. Dzięki długiej liście ról i zadań w sprywatyzowanym wywiadzie nieznanych agencji, moja kariera przyspieszyła. Brałam udział w samobójczych misjach na całym świecie. Miałam być w Bengazji podczas oblężenia. Znałam tam ludzi. Pomagałam koordynować logistykę, ale moje plany w cudowny sposób się zmieniły. Aby obalić narody, najpierw ingeruje się w ich wybory. A jeśli to nie zadziała, wkraczają agencje z płonącymi pistoletami i twierdzą, że coś się stało. Wiem, bo uczestniczyłam w fałszowaniu 45 wyborów na całym świecie, w szczególności na Ukrainie. Administracje Busha i Obamy interweniowały w wyborach od dziesięcioleci. Agencje zrobiły swoje, ja zrobiłam swoje. Departament Stanu pod przykrywką wolności i demokracji w rzeczywistości obalał rządy poprzez infiltrację. Wykorzystywał operacje psychologiczne i pod pozorem pomocy w rzeczywistości fałszował wybory. Podżegał do protestów, zamieszek, a czasami do przemocy zbrojnej. Ale zdecydowałam się zostawić strukturę władzy rządzącej światem. Jestem Tori Says. Edukuję ludzi, aby pomóc im odzyskać własną moc. Musicie zrozumieć, że się wami zabawiali. Wasza psychika została zhakowana jak komputer. Agencje dokonały kulturowej infiltracji rozrywki, wiadomości i mediów w Stanach. Nadszedł czas, aby poznać prawdę o tej broni wojennej, o sprywatyzowanych korporacjach używanych przeciwko wam, o operacjach psychologicznych, manipulowaniu informacjami w celu kontrolowania was i waszych rządów. To rzadka okazja zajrzenia za kurtynę i zobaczenia, jak rządy i ich agencje wywiadowcze oszukują i jak wami manipulują. Miłego oglądania. Film, który oglądałeś i w którym brałeś udział. Pytanie, które powinieneś sobie zadać, brzmi: kto reżyseruje film? Nadszedł czas decyzji. Widz lub uczestnik. Jak obudzić populację? Stany Zjednoczone Ameryki to wyjątkowy kraj, którego konstytucja chroni prawa swoich obywateli. To my, ludzie, mówimy rządowi, co mogą, a czego nie mogą robić. Nie na odwrót. To jest wolność od opresyjnego rządu. Jednak jej obywatele zostali zdradzeni poprzez naruszanie ich konstytucyjnych praw. I obywatele na to pozwolili. Naruszenie naszych praw przez czwartą gałąź rządu. Wybieraną nie w procesie elekcji, ale selekcji. Ci, którzy dążą do demokratycznego porządku świata, starali się przekształcić wolny naród w państwo totalitarne. I zbyt wielu ludzi z agencji w tym pomaga. Skorumpowani przedstawiciele sprawiają, że Stany Zjednoczone wyglądają na słabe.
kąpiel dla ptaków albo uprzywilejowany peeling. To są ćwiczenia kąpielowe, w które się angażujemy. Mamy słabych przywódców. Wszyscy mężczyźni i kobiety stworzeni przez, no wiecie, przez tą rzecz. Absurd i głupota powodują, że wycofujecie się i przestajecie się przejmować instytucją rządową. To jest zamierzone. Wyobraźcie sobie teraz, że jesteście wrogiem Stanów Zjednoczonych. Ci, którzy sprzeciwiają się wolności obywateli, obserwują i myślą, że Amerykanie są głupi, słabi. I dlatego przyszedł czas na atak. Rozwija się wojna. Powiem jeszcze raz. Prawa konstytucyjne chroniące obywateli Stanów Zjednoczonych zostały naruszone. Infiltrowani od dziesiątek lat kandydaci na kongres i prezydenci zbudowali czwartą, niewybraną przez nikogo gałąź rządu. W jaki sposób zniszczyć czołg? Od środka. To rosyjski PT-076, obecny czołg pływający Armii Czerwonej. Można powiedzieć, że zdobyliśmy całe jego 15 ton kanałami wywiadowczymi. Albo można powiedzieć, że go ukradliśmy. Kiedyś szpiegostwo lub wywiad było dość prostą grą, ale poczyniliśmy wiele postępów od czasów Matty Hari. W sztuce szpiegowania jest coś nowego. To nie tylko kradzież sprzętu wojskowego i tajnych planów, ale używanie czołgów, planów i ludzi do promowania naszej polityki na całym świecie, a czasem do obalania rządów, które nam się nie podobają. W jaki sposób zniszczyć czołg? Od środka. Inwazja i destrukcja USA musi odbyć się przez infiltrację i atak ze środka. Co się stanie ze światem bez Konstytucji Stanów Zjednoczonych? Kto infiltruje Stany Zjednoczone Ameryki? Aby to zrozumieć, musimy się cofnąć i dobrze przyjrzeć naszej historii. Przyjrzeliśmy się od środka jednej z największych hollywoodzkich agencji talentów oraz niektórym ludziom, którzy pomogli ukształtować czołowe kariery. Obsadzili aktorów w najbardziej popularnych filmach i rezerwowali światowe koncerty. Kontrolują dochodową domenę w telewizji. 20 lat temu grupa zbuntowanych renegatów utworzyła fenomen w branży strzewi budzącej grozę agencji Williama Morrisa. Bardzo niewiele osób spoza Hollywood wie, czym jest CAA lub co te inicjały oznaczają. A jednak CAA podąża za nami codziennie. CAA? Czy to nie jest to miejsce w Langley? Nie, nie. Masz na myśli miejsce, w którym wszyscy szpiegują się nawzajem? Naprawdę myślałem, że są tylko dwie agencje, KGB i CIA. Agencja kreatywnych artystów, lepiej znana jako CAA, właśnie zakończyła budowę zupełnie nowego budynku w Century City, niedaleko Los Angeles w Kalifornii. Budynek jest architektonicznie oszałamiający i zostanie okrzyknięty nową gwiazdą śmierci wraz z superbronią do zniszczenia konkurencji. To wydarzenie to dla ludzi wielka sprawa. To połączenie Hollywood z Waszyngtonem, zachodniego wybrzeża ze wschodnim. Cokolwiek by to nie było, ludzie uwielbiają robić z tego wielkie wydarzenie. Myślę, że jest to częściowo spowodowane pewnymi podobieństwami między Waszym światem a światem politycznym. Przychodzę do Ciebie po pomoc w Izbie Reprezentantów, ponieważ wierzysz, że powinno się zakazać broni szturmowej. Pomogę Ci.
Chcę również szczególnie podziękować wielu z Was. Tym, którzy pracowali dla mnie w ostatnich wyborach, którzy się ze mną pokazywali, którzy pomogli zebrać fundusze i którzy stanęli w mojej obronie w obliczu krytyki. Kiedy na górze staliście w kolejce, żeby mnie poznać, zainteresowało mnie, o czym niektórzy z Was wspominali. Niektórzy mówili, jak bardzo się cieszą, że tak mocno walczyłem o NAFTA i udało mi się to przegłosować. Inni byli zadowoleni, że próbowałem zawrzeć nowe światowe umowy handlowe poprzez GATT, układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu. I zarazem walczyłem o interesy przemysłu rozrywkowego. W imieniu Rana Mayera, Billa Habera i całej rodziny CAA mamy zaszczyt przedstawić Państwu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Myślisz, że nie znam tych ludzi? Nie patrzę na to z zewnątrz. Mam dużo doświadczenia. Wiem, że jest żoną agenta CAA. Połącz kropki. Kto stoi za Time's Up? CAA. Gdzie się spotykają? CAA. Kto potrzebuje dobrego PR-u? CAA. Kto jest częścią problemu z Alfonsami? CAA. Ludzie, o których mówisz, są bardzo wpływowi. To prawda, ale ja też jestem. To powszechnie znany fakt, że technologia jest używana w celach wojennych. Projektor filmowy nie otrzymał wystarczającego uznania. Zanim Stany Zjednoczone przystąpiły do II wojny światowej, ówczesny Departament Wojny współpracował z Hollywood przy produkcji filmów promujących działania wojskowe i rekrutację. Podczas pierwszej ceremonii rozdania Oscarów zdobyli nagrodę za najlepszy film w 1929 roku, zatytułowany Skrzydła. Stało się jasne, że filmy propagandowe będą dla wojska głównym narzędziem w konflikcie. Dlaczego my, Amerykanie, maszerujemy? Czy to przez Polskę, Grecję czy Rosję? W tym czasie Hollywood wyprodukował wiele prosowieckich filmów promujących ich stanowisko wobec nazistów. Is to replace those agents and continue the flow of vital information. What a girl. It would be very nice to hear, even in Moscow. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. Niemal od razu po wojnie wybuchły napięcia wokół komunistów w Hollywood. Kongres natychmiast próbował ich zidentyfikować i usunąć ich wpływ na filmy poprzez tak zwany makartyzm. Amerykanie bali się czerwonej rewolucji. Kongres reaktywował Komisję Izby Reprezentantów do spraw działań antyamerykańskich. W 1947 roku komisja zbadała Hollywood, fabrykę amerykańskiej wyobraźni. W Stowarzyszeniu Aktorów Filmowych istnieje niewielka grupa, która konsekwentnie sprzeciwia się polityce zarządu lub samemu stowarzyszeniu, o czym świadczy to, w jaki sposób głosują w różnych kwestiach. Ta mała grupa, o której mowa, może być opisana jako grupa stosująca taktykę, którą kojarzymy z partią komunistyczną.
Przemówienie Churchilla w Missouri. Był to oczywiście bardzo ważny dzień w historii Fulton w stanie Missouri, kiedy złożyli nam wizytę prezydent Truman i Winston Churchill. Kolejny wielki przywilej mojego życia, aby móc przedstawić wam wielkiego światowego obywatela Winstona Churchilla. Oznacza to szczególny związek między brytyjską wspólnotą i imperium, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Globalny rząd to nie jest nowy pomysł. W rzeczywistości nastąpiło to wtedy, gdy nasz naród został naprawdę przechwycony wraz z utworzeniem CIA. W czasie II wojny światowej potrzeba zunifikowanych operacji wywiadowczych doprowadziła do powstania Biura Służb Strategicznych na wzór brytyjskiego wywiadu. Uważano, że bardzo modne jest przynależenie do Osestorów, Morganów, Vanderbiltów i wszelkiego rodzaju ważnych rodzin. Rekrutowano amerykańską elitę społeczną i czołowe umysły, ale także włamywaczy i oszustów. Gdy wojna z komunizmem nasiliła się, stało się jasne, że zachodni szpiedzy i służby wywiadowcze zostały w tyle za sowieckim KGB. Więc w 1947 roku została podpisana ustawa o bezpieczeństwie narodowym, aby umocnić znaczenie pracy szpiegowskiej. Pod nową nazwą Centralna Agencja Wywiadowcza, lepiej znana jako CIA. Od Szczecina nad Bałtykiem po Triest nad Adriatykiem opadła żelazna kurtyna. Obywatel świata Winston Churchill zapoczątkował pojęcie żelaznej kurtyny. Wykorzystali gwiazdy rocka, aby pokonać wroga, którego sami stworzyli. Wszystko wyreżyserowane. To wszystko było fasadą. Kontrolowali narrację i kontrnarrację. Muzyka jest bronią wyboru. Muzyka tworzy nastrój. Muzyka wpływa na twój stan bycia. Operacje psychologiczne. CIA przez 20 lat, aż do odkrycia ich programu, potajemnie promowało pewnych artystów, intelektualistów, muzyków, historyków, filozofów i pisarzy do kolektywnego, można powiedzieć, kulturowego NATO. Sowieci we wczesnych latach zimnej wojny, a także komuniści w innych krajach, szydzili ze Stanów Zjednoczonych jako kulturowego pustkowia. Wskazywali na sowiecką sztukę, kino, literaturę i taniec jako świadectwo kulturowej głębi państwa komunistycznego. Zadawali pytanie, co ma do zaoferowania bastion kapitalizmu i wolności jednostki? W 1967 roku Thomas Brandon, były oficer CIA, napisał w sobotniej gazecie: pamiętam ogromną radość, jaką poczułem, gdy orkiestra symfoniczna z Bostonu zdobyła w Paryżu większe uznanie dla Stanów Zjednoczonych niż John Foster Dulles czy Dwight D. Eisenhower mogliby kiedykolwiek zdobyć setką przemówień. A później pojawił się Encounter, magazyn wydawany w Anglii, głoszący, że osiągnięcia kulturalne i wolność polityczna są współzależne. Pieniądze zarówno na trasę koncertową orkiestry, jak i na publikację magazynu pochodziły od CIA i niewielu poza organizacją CIA o tym wiedziało. Umieściliśmy jednego agenta w Europejskiej Organizacji Intelektualistów o nazwie Kongres na Rzecz Wolności Kulturalnej. Inny agent został redaktorem magazynu Encounter. Agenci mogli nie tylko proponować antykomunistyczne programy oficjalnym przywódcom organizacji, ale mogli także sugerować sposoby i środki rozwiązania nieuniknionych problemów budżetowych. Przecież można spróbować uzyskać potrzebne pieniądze z amerykańskich fundacji. Agenci wiedzieli. CIA finansowało fundacje i było bardzo hojne, jeśli chodzi o interesy narodowe.
Prawdę mówiąc, od samego początku CIA cierpiało z powodu rozdwojenia osobowości. Oprócz wywiadu, ustawa o bezpieczeństwie z 1947 roku nakazywała CIA wykonywanie innych funkcji i obowiązków zgodnie z zaleceniami prezydenta i jego Rady Bezpieczeństwa Narodowego. I to zdanie stało się rodzajem czeku in blanco, zezwalającego na ingerencję CIA we wszystko. Od zwykłej propagandy po obalanie nieprzyjaznych rządów. Kluczem do obecnych kłopotów CIA jest ta wyjątkowa amerykańska instytucja, fundacja zwolniona z podatków. Zwracaliśmy się w Nowym Jorku do kogoś, kto był znaną i bogatą osobą. Mówiliśmy mu, że chcemy założyć fundację i co mamy zamiar zrobić. Obiecywaliśmy zachować tajemnicę, a on mówił, oczywiście, że to zrobię. Wtedy publikowaliśmy nagłówek firmowy z jego nazwiskiem i tak powstawała fundacja. To był naprawdę bardzo prosty mechanizm. W ten sposób CIA stworzyło ogromną sieć fikcyjnych fundacji. I tak w Ameryce powstała nieoficjalna, ukryta Rada Sztuki, konsorcjum, które składało się z elity kulturalnej, dyrektorów muzeów, filantropów, milionerów z Urbain, przedsiębiorców, krytyków gazet, redaktorów i personelu CIA. Jedną z czołowych postaci sieci był John McCloy, były agent OSS i jeden z architektów CIA. Później zajmował on kluczowe stanowisko w Fundacji Forda, niezwykle lukratywnym funduszu charytatywnym. Jednocześnie McCloy jest prezesem Fundacji Forda. Z zapisów znalezionych w archiwach Fundacji Forda wynika, że na początku lat 50. CIA wielokrotnie zwracało się do fundacji o pomoc w zabezpieczeniu operacji, które chcieli sfinansować za granicą. Po raz kolejny komunistyczny świat obchodzi święto młodości. Dołączyły tysiące gości z obu stron żelaznej kurtyny. Operacje CIA, których zadaniem był wpływ kulturowy, celowały w światowe festiwale młodzieżowe, takie jak ten w Helsinkach w Finlandii w 1962 roku, który był festiwalem sowieckim. To jest infiltracja, szerzenie zachodnich poglądów poprzez wrażliwą młodzież. Wykorzystywano dzieci i opłacano aktywa CIA za ich przewodzenie. Na przykład Gloria Steinem. Oto przechodzi amerykańska delegacja. Ilu z tych ludzi było świadomych jakiegokolwiek finansowania CIA lub ich obecności? Nikt. Wszyscy tam byli, bo wierzyli, jak bardzo ważne jest, aby tam się znaleźć i reprezentować różnorodność amerykańskich poglądów na festiwalu, na którym zgromadziło się przecież wielu Azjatów i Afrykanów. Nigdy nie powiedziano im, co mają mówić. Byłoby to sprzeczne ze swobodą wypowiedzi. Nikt nie próbował na nich wpłynąć. Czy to twój zespół jazzowy? Tak, zachęciłam ich do przyjazdu. Mieli inne koncerty do zagrania w Europie, ale poprosiliśmy ich, żeby przyjechali do Helsinek. Odbywała się tam też wystawa sztuki. W 1958 roku, kiedy wróciłam do domu z Indii, rozmawiałam z byłymi i obecnymi liderami studenckimi, z których wielu działało w Narodowym Stowarzyszeniu Studentów. Właśnie wtedy dowiedziałam się, że w przeszłości otrzymywali fundusze na programy międzynarodowe od CIA i wiedzieli, jak to ważne i że stowarzyszenie również może być częściowo finansowane przez CIA. Na przykład Fundacja Forda powiedziała, że ich zdaniem jesteśmy zbyt liberalni i zbyt kontrowersyjni, i że zagrozimy ich programom kulturalnym w Austrii. Ludzie, do których się zwracałam, często mieli określony punkt widzenia. Kierowali się znacznie bardziej restrykcyjnymi zasadami niż CIA, bo tam nikt nas nie ograniczał. Mieliśmy swobodę. Co masz na myśli, mówiąc, że mieliście swobodę? Chcesz powiedzieć, że łatwiej było ci pracować dla CIA niż w prywatnej organizacji? Zgadza się. I to było dla mnie wtedy zaskakujące. Jako konwencjonalny liberał postrzegałam CIA jako prawicową grupę podżegającą. Byłam zdziwiona, gdy odkryłam, że wcale tak nie było.
i że naprawdę byli oświeconymi, liberalnymi, bezpartyjnymi działaczami w rodzaju administracji Kennedy'ego. Kiedy my, CIA, chcieliśmy rozpowszechnić informacje na jakiś temat, a dezinformacja niekoniecznie jest kłamstwem, może być półprawdą, wybieraliśmy dziennikarza, z którym przeprowadzałem briefing, mając nadzieję, że informacje znajdą się w gazecie. Na przykład, kiedy chcielibyśmy, żeby amerykańska opinia publiczna mówiła o tym, że północny Wietnam buduje swoją strukturę sił w Wietnamie Południowym, zwróciłbym się do dziennikarza i poinformował go, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy dana liczba sił północno-wietnamskich zeszła szlakiem Ho Chi Minha przez południowy Laos. Dziennikarz nie ma możliwości sprawdzenia tych informacji, więc albo decyduje się ją opublikować, albo nie. Zazwyczaj tą wiadomość publikował, bo myślał, że ma na nią wyłączność. Odsetek dziennikarzy publikujących takie wiadomości wynosił 70-80%. Celowaliśmy w dziennikarzy, którzy mieli ogromne wpływy i byli najbardziej szanowani w Saigonie, jak Robert Chaplin z magazynu New Yorker, czasami Kais Beach z Los Angeles Times, który także pracował dla Chicago Daily News, Bud Merrick z US News and World Report, Malcolm Brown z New York Times, a nawet Maynard Parker z Newsweeka. Zwracaliśmy się do tych panów. Miałem wytyczne, żeby się nimi zaopiekować, spędzać z nimi czas w hotelu Caravel lub w hotelu Continental, spotykać się z nimi towarzysko i powoli próbować zdobyć ich zaufanie, przekazując im ważne informacje. Informacje, które były prawdziwe, a następnie podawałem informacje, które chcieliśmy przekazać, ale które mogły nie być prawdziwe. Jedna taka informacja, którą udało nam się puścić w obieg do magazynu New Yorker, dotyczyła rzekomych wysiłków Wietnamu Północnego w 1973 roku, które miały na celu rozbudowę lotnisk wzdłuż granicy Wietnamu Południowego. Chcieliśmy, żeby ta informacja była publicznie dostępna, ponieważ próbowaliśmy przekonać Kongres Stanów Zjednoczonych, że Saigon powinien nadal otrzymywać znaczną pomoc i że Wietnam Północny łamał porozumienie o zawieszeniu broni. Ta informacja pojawiła się w magazynie New Yorker pod nazwiskiem Roberta Chaplina, podobnie jak wiele innych informacji, które staraliśmy się rozpowszechnić. Jako były agent CIA sprzeciwiam się działaniom dezinformacyjnym, w które byłem zaangażowany. Przyznaję, że byłem w to zamieszany i myślę, że nie ma w tym żadnego użytecznego celu, a prowadzenie propagandy w amerykańskiej opinii publicznej lub w kongresie nie jest zadaniem CIA. W XX wieku Hollywood stało się symbolem zachodniej kultury i rządów. Rozrywka zawsze była wykorzystywana do zawładnięcia umysłami ludzkości, jak śpiew syreny. Odwracanie uwagi ludzi. Amerykańskie wpływy poprzez popkulturę rozprzestrzeniły się wszędzie. Podczas gdy szpiedzy byli demaskowani, amerykańskiej popkulturze udało się zinfiltrować sowieckiego generała. Jurij Żukow lubił Coca-Colę. To smutne, że amerykański generał poprosił Coca-Colę o wyprodukowanie klarownej wersji napoju, żeby przypominał z wyglądu wódkę, a nie jego ulubiony słodki napój. W czasie, gdy Stany Zjednoczone i sowiecka Rosja znajdowały się w impasie nuklearnym,
Kultura zachodnia rozprzestrzeniła się. Działania wojenne zamieniły się w tajne fundusze kulturalne, aby zmienić perspektywę innych narodów na ich przeciwników. To jest kulturowa infiltracja. Dwunastego i 13 sierpnia Wschód spotkał się z Zachodem na moskiewskim stadionie imienia Lenina, by usłyszeć najgłośniejszą jak dotąd dawkę muzyki. I jestem naprawdę dumny, że wszyscy poświęcili swój czas i wysiłek, aby wesprzeć fundację w uświadamianiu dzieci na temat nadużywania narkotyków i alkoholu, robiąc coś takiego w 20. rocznicę Woodstock. To krok we właściwym kierunku i być może rock and roll poradzi sobie z tym, z czym politycy nie mogli. Ma to pokazać ludziom na całym świecie, że Rosjanie mogą cieszyć się naszą muzyką, a my możemy cieszyć się ich muzyką, bez mieszania się w politykę. Panie Gorbaczow, niech pan zburzy ten mur. Jak zmierzyć tak zdumiewający moment w historii? Rząd NRD oznajmił dzisiaj, że zrobimy więcej otworów w murze, co najmniej tuzin więcej. I chcę, żeby wszyscy Amerykanie wiedzieli, że jestem zdecydowany walczyć z naszymi problemami gospodarczymi w kraju z taką samą determinacją, która doprowadziła do wygrania zimnej wojny. Zawieszam działalność na stanowisku prezydenta ZSRR. Trójkolorowy sztandar Republiki Rosyjskiej powiewa teraz nad Kremlem. Nowy, niewinny sposób szpiegowania bez użycia szpiegów. Kluczowymi agentami spisku okazały się telefony, telewizory i faksy. Nie potrzebowaliśmy CIA do wspierania kontrzamachu Jelcyna. Potrzebowaliśmy tylko podsłuchującej operatorki telefonicznej. Stara koncepcja tajnych działań, która skompromitowała agencję w ciągu minionych 40 lat, była przestarzała. Obejmuje to także operacje wsparcia politycznego dla działaczy prodemokratycznych, które najlepiej pozostawić nowej sieci jawnych agentów. Zwłaszcza w dziedzinie tego, co kiedyś nazywano propagandą. A teraz można to po prostu nazwać informacją. Frank Wisner, szef tajnych operacji CIA w połowie lat 50. zauważył kiedyś, że mógłby wykorzystać swoje aktywa medialne jak potężny Wurlitzer. Dzisiaj istnieje potężny Wurlitzer. To media głównego nurtu, takie jak CNN, których wszechobecnym celem jest dostarczanie wiadomości na żywo i wspomaganie interesów amerykańskich. Nasze systemy finansowe mają dziesiątki lat. Według niektórych szacunków nie jesteśmy w stanie śledzić transakcji o wartości 2,1 biliona dolarów. Potajemne finansowanie tych grup byłoby pocałunkiem śmierci, gdyby zostało odkryte. Otwarte finansowanie było pocałunkiem życia. Kto jest kierownikiem tej operacji? CIA, a raczej CAA. Agencja, która nie istnieje. Creative Artists Agency. W taki sam sposób, w jaki CIA użyło Coca-Coli, jest to operacja psychologiczna. Do stworzenia animacji Ken Stewart z CAA zatrudnił hollywoodzką firmę zajmującą się efektami wizualnymi. To jest infiltracja kulturowa. Udało im się zbudować gmach gigantycznych rozmiarów, który zmienił sposób, w jaki Hollywood robi interesy.
James Andrew Miller jest autorem książki Powerhouse, nieopowiedzianej historii o hollywoodzkiej agencji kreatywnych artystów. Dla tych, którzy nie słyszeli nigdy o CAA i nie znają tej agencji, co jest w tej książce takiego interesującego? Dlatego właśnie ją napisałem. Jest to swego rodzaju paradoks, prawda? Bardzo niewiele osób spoza Hollywood wie, czym jest CAA lub co te inicjały oznaczają. A jednak CAA podąża za nami codziennie. Są częścią naszego życia. Od Gry o Tron po Gwiezdne Wojny. Ovitz był współzałożycielem Creative Artists Agency, dominującej siły w branży agentów talentów. Pomógł ukształtować kariery Stevena Spielberga, Meryl Streep, Billa Murraya i Davida Lettermana. Jest także agentem odpowiedzialnym za klasyki filmowe, takie jak Park Jurajski, Pogromcy Duchów, Lista Schindlera i Rain Man. Muszę ci powiedzieć, że jestem dziewczyną CAA i jestem bardzo dumna, że ta firma mnie reprezentuje. Marketingiem restauracji Chipotle zajmuje się CAA. Włączasz radio, słyszysz Katy Perry. To CAA. To taka góra lodowa. Ludzie w Hollywood o tym wiedzą, ale pod powierzchnią kryje się wiele niewiadomych. Lubię CAA za to, że Fred Spector daje najlepsze prezenty i może zmiażdżyć każdego, kto stanie mi na drodze. I sporadyczne programowanie mentalne. Michael Ovitz planuje przejąć władzę nad światem. To jest jego plan. Ten facet negocjuje. Nie wiecie, że zajmują się wszystkimi na promie kosmicznym? CAA przetrwało i reprezentuje większość największych talentów w Hollywood. Cześć, jestem John Lovitz. Jestem aktorem, ale teraz nie gram. Cóż, wszystkiego najlepszego, CAA. 20 lat, rzeczywiście. W 2011 roku jawna współpraca agencji CAA i CIA stała się widoczna w serialu Homeland, który był operacją wpływu politycznego w telewizji kablowej. Zdobyła dwie nagrody Emmy i parę Złotych Globów za główną rolę w Homeland, serialu, który w ostatnich sezonach przewidział prawdziwe wydarzenia. Serial przewidział atak w Paryżu, dochodzenie w Kongresie w sprawie prezydenta, fake news, zaangażowanie Rosji. Wszystkie te tematy były w tym serialu, zanim się wydarzyły naprawdę. Tak, to dość niesamowite. Jestem zagorzałym fanem serialu Homeland. Przez ostatnie lata ten serial wiele przewidział. Czy jest coś, czego dowiemy się o Ameryce albo o naszej społeczności wywiadowczej za 6 miesięcy od momentu transmisji 11 lutego? O co ja pytam? Przecież ty nie możesz mi nic powiedzieć. Trochę mogę. Czy przed każdym nowym sezonem spędzacie czas z prawdziwymi szpiegami? Tak, to najfajniejsza część mojej pracy. Kto to ustala? Kto dzwoni do chłopaków CIA i mówi: chcemy do was przyjść i spędzić z wami trochę czasu? Zmarły kilka lat temu Henry Vermeil, który był jednym z autorów scenariusza, miał ojca w CIA, a jego kuzyn był podopiecznym jego ojca i również był na wysokim szczeblu CIA. On przeszedł niedawno na emeryturę. Z kim spotykała się obsada? Kto pisze scenariusz? Henry Vermeil, syn agenta CIA. CIA zajmuje się castingiem i promocją, ale to CIA pisało scenariusz tego, co ma się wydarzyć. Dla mnie to brzmi jak podróżowanie w czasie. Na emeryturze jest kuratorem tego tygodniowego obozu szpiegowskiego dla nas, producentów i scenarzystów. Naprawdę? Tak. Tak, meldujemy się w klubie w Georgetown i rozmawiamy z prawdziwymi szpiegami. Ludźmi ze społeczności wywiadowczej i Departamentu Stanu oraz dziennikarzami. I co wam mówią? Z rzeczy, które mówili o swojej pracy, co cię najbardziej zaskoczyło? Co roku jest inaczej. Mamy z tym do czynienia już od jakiegoś czasu i klimat się zmienia. Homeland wydaje się być wrogiem mówiącym światu, co zamierzają zrobić. A świat ogląda film, nie zdając sobie sprawy, że niesie to za sobą realne konsekwencje. To tak, jakby dyktowali tuż przed waszym nosem, jaki będzie następny etap. Mówią o swoim planie na waszych oczach. Jakie są w tej wojnie przypadkowe ofiary? Przypadkowe ofiary to obserwatorzy, czyli wy. W tym roku chodziło o nieufność między administracją a środowiskiem wywiadu.
Komitet wywiadu nagle zaczął się sprzymierzać z dziennikarzami, czego zwykle nie robią. Jak dawno zaczęły się zdjęcia do tego sezonu? Zaczęliśmy na przełomie sierpnia i września, bo sytuacja między obecną administracją a społecznością wywiadowczą zaczęła się pogarszać dopiero jesienią. Na samym początku niezbyt dobrze to wyglądało. Tak? Naprawdę? Otwarta wrogość zaczęła się chyba jesienią. Tak, ale myślę, że może nie było to tak oczywiste, ale było prawdziwe. I ci ludzie o tym wiedzieli i powiedzieli wam o tym i znalazło się to w scenariuszu. Nie był aż tak chętny, żeby zapełnić Departament Stanu. Słyszeliście to? Departament Stanu. Ci, którzy odpowiadają za sprawy zagraniczne. Przypomnę wam, że płacicie, a nawet podziwiacie ich komunikację na oczach wszystkich. Drwią z was. Ludzie wprowadzani są w trans i oglądają katastrofę kolejową w zwolnionym tempie, a publiczność jest w pociągu. Czyste zło. Chciałbym dowiedzieć się, z czego będę sobie mógł żartować za 4 miesiące. Czy mogę przeczytać któryś ze scenariuszy? To nie jest dokładnie lustrzane odbicie, ale wariacja na temat tego, co się dzieje. To jakby wizja równoległa. Może wyrażę się lekceważąco, jak powiem, że Carrie dla mnie pracowała. Może pomijając seks, narkotyki i chorobę dwubiegunową. Taka jest prawda. Chciałbym wierzyć, że to, co robimy w Homeland, różni się od tego, co robią ludzie w prawdziwym CIA i że próbujemy przedstawić poetycką wersję. Porusza mnie patriotyzm Brennana. Poznałem go, byłem w jego gabinecie. Dlaczego mnie tam zaprosił? Co chciał mi pokazać? Po co zaprosił tam ciebie? Dlaczego pozwolił na obecność kamer? Myślę, że chce, aby dojrzeć jego człowieczeństwo. Przesłuchanie w celu potwierdzenia Johna Brennana jako szefa CIA miało trudny początek. Aktywiści protestowali przeciwko amerykańskiemu programowi dronów, który Brennan pomógł stworzyć. To thriller oparty na prawdziwej historii agenta CIA, Tony'ego Mendeza, który spiskował w celu uwolnienia 6 Amerykanów podczas kryzysu zakładników w Iranie w 1979 roku, każąc im udawać ekipę filmową. Masz na myśli coś rodem z samego Hollywood? Myślę o Hollywood, ponieważ miałem z nim do czynienia i ufałem im. Znałem tam kilku naprawdę mądrych ludzi. Trochę o historii irańskiej rewolucji z lat 70. Kto brał w niej udział? Kto ją zainicjował? To był ojciec Petera Strzoka oraz matka Baracka Husseina Obamy, Stanley Ann Dunham. Peter Strzok wychowywał się w Iranie. To kanadyjska ekipa filmowa do filmu science fiction. Lecę do Teheranu, lecimy tam razem jako ekipa filmowa. Żeby to się udało, faktycznie trzeba było założyć firmę produkcyjną w Hollywood. Tak, musieliśmy znaleźć nieruchomość na studio w Hollywood. Nasi konsultanci nam w tym pomogli. Potem stworzyliśmy firmę produkcyjną, którą nazwaliśmy Studio Six Productions. W ciągu kilku dni mieliśmy scenariusz do filmu, mieliśmy firmę. Najpierw udaliśmy się do Hollywood Reporter i wykupiliśmy całostronicowe reklamy w magazynie Variety. Zaprojektowaliśmy plakat z napisem ARGO, kosmiczna pożoga. Kiedy otrzymał pan jedno z najwyższych odznaczeń w CIA, a potem stało się jasne, że będzie pan to musiał zachować w tajemnicy. Nikt się o tym nie dowie. A teraz 30 lat później wie o tym cały świat. Jakie to uczucie? To okropne. Naszym zadaniem jest zachowanie, a nie zdradzanie tajemnic. Zdradziliśmy tajemnicę i jak teraz sprowadzić Gina z powrotem do butelki? Ale to samo CIA wypuściło Gina z butelki. Podczas obchodów 50. rocznicy agencji, szef zdecydował się na posunięcie PR-owe. Mendezowi nakazano upublicznienie historii kanadyjskiego kapara. Zapytałem, dlaczego mam zdradzić nasz najlepszy sekret? CIA ma długą historię utrzymywania się przy władzy. Czy dyktator, czy prezydent, musi istnieć gwarancja, że to uprzednio wybrany kandydat zostanie głównodowodzącym Stanów Zjednoczonych. A jeśli jakiś wolnomyślący odstąpi od scenariusza,
dokonują zamachu stanu. Ukrywanie prawdy przed ludźmi jest jedną z ich podstawowych funkcji. Weźmy na przykład Zatokę Świn. Prezydent potężnej demokracji, takiej jak nasza, i redaktorzy potężnych gazet, takich jak wasze, mają wspólny obowiązek wobec ludzi. Obowiązek przedstawiania faktów, przedstawiania ich w szczerości i przedstawiania ich z perspektywy. Złe rzeczy dzieją się, gdy próbujesz skończyć z tą agencją. Publiczna aprobata była rekordowo niska, kiedy przesłuchania Komisji Kościelnej w Senacie ujawniły zabójstwa pod wpływem MK Ultra oraz niesławną broń wywołującą zawał serca. W związku z tym dyrektor CIA, George H.W. Bush, zabrał się do pracy, żeby dopilnować, że jego sekrety nigdy nie zostaną ujawnione. Czy uważa pan, że Kongres powinien mieć prawo do ujawniania tajnych materiałów? Nie, nie uważam. Dlaczego nie? Nie sądzę, aby żadna władza, aby władza ustawodawcza rządu, powinna być jednostronnie upoważniona do publikowania tajnych dokumentów. Po prostu tak nie uważam. Nie możemy prowadzić działalności wywiadowczej na takich zasadach. Ja dopilnuję, żeby tajemnica pozostała tajemnicą. Ludzie, którzy pracowali w mediach, byli CIA, byli też inni ludzie z CIA. I sami pracownicy CIA mówili, że Kościół nie dostał niczego, czego mu nie daliśmy. Pojawił się ktoś, kto słuchał ludzi, który dzięki odważnym pomysłom stał się bardzo popularny. Rząd USA, federalny, stanowy i lokalny, powiększa się od 20 lat, około 2,5 raza szybciej niż wzrasta populacja. Kiedy ty i ja byliśmy młodzi i mieszkaliśmy na środkowym zachodzie, rządy federalne, stanowe i lokalne pobierały tylko około 15 centów z każdego zarobionego dolara. Dziś zabierają prawie połowę z każdego zarobionego dolara. Ten hollywoodzki aktor, który był wybrany na prezydenta, został uznany za problem, a jego stan zdrowia pogorszył się po tym, jak został postrzelony. Nieobecność Reagana stała się okazją dla tego pana, który wkrótce został prezydentem. Wszyscy w środowisku wywiadowczym wiedzą, że Bush senior był prezydentem przez 3 kadencje. Powiązania Clintona z CIA wywodzą się z operacji kokainowych z byłym prezydentem Bushem w Arkansas, gdzie Bill był gubernatorem. Następnym prezydentem był syn dyrektora CIA, który ściśle trzymał się scenariusza. I najlepszy aktor z nich wszystkich, przygotowywany do tej roli od 10-leci, Barack Hussein Obama. John, weteran CIA z 25-letnim stażem, wie, czego wymaga nasze bezpieczeństwo narodowe. Wypadało, żeby człowiek, który uczynił go prezydentem, został dyrektorem CIA. John Owen Brennan, król dronów, a także facet, który osobiście zatwierdził wizy 19 porywaczy samolotów, które zaatakowały USA w dniu 11 września. Skąd o tym wiem? Bo mnie też szkolił. Najnowsza wersja NDAA z 2013 roku zawiera interesującą poprawkę. Ta poprawka zalegalizowała krajową propagandę skierowaną w amerykańską opinię publiczną. NDAA nie tylko ponownie autoryzuje bezterminowe przetrzymywanie obywateli amerykańskich, ale także zezwala rządowi USA na legalne przeprowadzanie kampanii dezinformacyjnych przeciwko własnym obywatelom. Ale czy to naprawdę kogoś dziwi? Przecież korporacyjne media są zasadniczo propagandowym ramieniem rządu USA, prawda? Myślę, że Barack Obama okazał się nieodpowiedzialny i słaby. W istocie administracja demokratów skodyfikowała zniszczenie prawa krajowego i międzynarodowego, które zostało wprowadzone przez administrację Busha. Nie przywrócił nawet habeas corpus. Wybory 2016 roku były przełomowym momentem w wojnie przeciwko ludziom, która rozpoczęła się od prawyborów. Te też zostały ustawione. Jestem zaszczycona, mogąc nominować Berniego Sandersa na prezydenta Stanów Zjednoczonych.
W e-mailu opublikowanym przez Wikileaks, wysłanym do Tulsi Gabbard w lutym 2016 roku, czytam: Reprezentantko Gabbard, byliśmy bardzo rozczarowani, słysząc, że rezygnujesz ze stanowiska w DNC, aby poprzeć Berniego Sandersa, człowieka, który nigdy nie był demokratą. Nasza partia nominuje Hillary Clinton, a pani uczestnictwo w ceremonii poparcia dla ponoszącego porażkę Berniego Sandersa jest wyrazem braku szacunku dla Hillary Clinton. Kontaktowała się pani zarówno ze mną, jak i z Michaelem Kivesem w sprawie pomocy w zbieraniu pieniędzy na kampanię. Nie ufamy już pani opinii, dlatego nie możemy zbierać pieniędzy na pani kampanię. Ten e-mail został następnie przesłany do kampanii Hillary Clinton oraz do Johna Podesty z wiadomością: dowaliliśmy jej. Od kogo były te e-maile? Od Darnella Stroma i Michaela Kivesa, pracowników CAA, wysłane z kont e-mailowych CAA. Nowe wyniki sondażu NBC News Maris z Iowa i New Hampshire przynoszą dobre i złe wiadomości dla kandydatów po obu stronach. Oto trzy kluczowe wnioski. Numer jeden. Demokraci są gotowi na Hillary. Hillary Clinton, jako była pierwsza dama, ma dobrze ugruntowane powiązania z CIA w porównaniu z Donaldem Trumpem, outsiderem i byłym darczyńcą kampanii Clintonów. Ciekawe, dlaczego przestał składać donacje. I miałem bardzo fajne życie, ale kocham też nasz kraj. To była łatwa decyzja. Z człowieka z kręgu stałem się outsiderem. Idzie nam bardzo dobrze. Takiego ruchu nigdy wcześniej nie było. Od momentu, gdy Donald J. Trump zjechał ruchomymi schodami, aby rozpocząć swoją kandydaturę, agencja czyniła starania, aby dopilnować, że nie wygra, stosując propagandę, agentów i oszczerstwa. Donald Trump nie wygra. Nie będzie prezydentem. Donald J. Trump nie zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Gwarantuję to. Myślę, że ten człowiek zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych mniej więcej w tym samym czasie, gdy statki kosmiczne wypełnią się dinozaurami w czerwonych pelerynach. No i oczywiście jest Donald Trump. Donald Trump mówi, że będzie kandydował na prezydenta jako republikanin, a ja myślałem, że jego kandydatura to żart. Kiedy będzie pan wygłaszać orędzie o stanie Unii, czy jest pan sobie w stanie wyobrazić, że pewnego dnia takie orędzie może wygłosić Donald Trump? Mogę sobie to wyobrazić, ale jako sketch w Saturday Night Live. Nadal wierzę, że pan Trump nie zostanie prezydentem. Chcieli zainstalować wstępnie wybranego kandydata. Szlakiem kampanii Hillary Clinton często podążały talenty CAA z dziedziny rozrywki czy mediów. Narracja była taka, że Hillary Clinton z łatwością wygra. I możemy to udowodnić, ale potrzebujemy do tego wielu sławnych ludzi, wielu sławnych ludzi, wielu, wielu sławnych ludzi. CIA ma długą historię ingerencji w wybory w innych krajach. I oczywiście manipulowali też tymi sondażami. Hillary Clinton prowadzi 6 punktami. Przewidujemy w tych Stanach zwycięstwo dla Hillary Clinton. Ta historia miała nieoczekiwany zwrot akcji dla agencji, która zwykle wszystko kontroluje. Wbrew opiniom, Donald J. Trump wygrał prezydenturę. Ale ta historia jest daleka od zakończenia. Agencji CIA nie udało się zapewnić prezydentury, czegoś, czego dokonywała przez ostatnie dziesięciolecia, więc podjęła szybkie działania, przeprowadzając multum operacji między wyborami a inauguracją. Pierwszym krokiem była pilna aktualizacja NDAA. Właśnie teraz, kiedy nie zwracamy na nic uwagi, spędzamy czas z rodziną, wymieniamy się prezentami, zasiadamy do kolacji, Barack Hussein Obama po cichu podpisuje ustawę przeciwdziałającą dezinformacji i propagandzie. To jest od początku drakońskie prawo, które będzie miało ogromne konsekwencje, jeśli chodzi o niezależne media, a także o wolność słowa. Posłużyli się właśnie propagandą i kłamstwem. Żadne próby opóźnienia czy powstrzymania inauguracji się nie powiodły. Możesz przeprowadzić najlepszą kampanię, możesz nawet zostać nominowanym, a i tak wybory mogą ci zostać skradzione. Moim zdaniem jest nieprawowitym prezydentem.
Czy możesz zostać moim kandydatem na wiceprezydenta? Trump tak naprawdę nie wygrał wyborów w 2016 roku. Przegrał wybory i został prezydentem przez ingerencję Rosjan. Trump wie, że jest nieprawowitym prezydentem. Prezydent elekt, choć wybrany zgodnie z prawem, nie jest prawomocny. Pani zdaniem ingerencja Rosji zmieniła wynik wyborów? Tak. Mamy prezydenta, który, jeśli zostanie to udowodnione, był wspierany przez Rosjan i może faktycznie nie być prawowitym prezydentem. Sprzeciwiam się 15 głosom ze stanu Karolina Północna. Protestuję, bo ludzie są przerażeni. Myślę, że nie ma wątpliwości, że ingerencja Rosjan miała wpływ na wynik wyborów. Rzeczywiście są oznaki bezprawności. I ta legalność jest tutaj kwestionowana. Były zakłócenia podczas wyborów i w tym sensie są bezprawne. 20 stycznia Donald John Trump został 45. prezydentem. Dzisiejsza ceremonia ma jednak bardzo szczególne znaczenie, ponieważ dzisiaj nie tylko przekazujemy władzę z jednej administracji do drugiej lub z jednej partii do drugiej, ale przekazujemy władzę z Waszyngtonu i oddajemy ją z powrotem Wam, ludziom. Agencja nie jest fanem prezydenta, który oddaje władzę ludziom. W związku z tym środowisko wywiadowcze wdrożyło operację zwaną Dossier Rosji. Jej celem było wymazanie szkód i wstydu wyrządzonego reputacji agencji poprzez prawdę ukazaną przez WikiLeaks oraz zwycięstwo Trumpa w wyborach. Pozwólcie, że przedstawię Wam Adama Waldmana. Jego SMS-y ujawniają, że Hollywood znalazł się w samym środku fałszywego dossier. Najbardziej znany jako prawnik Johnny'ego Deppa, był pośrednikiem między Hollywood, brytyjskim agentem wywiadu Christopherem Steelem oraz członkiem personelu Senackiej Komisji Specjalnej do Spraw Wywiadu, Danielem J. Jonesem, pracownikiem Dianne Feinstein, który opracował dokumenty tortur CIA i wyprodukował o nim film, w którym rolę odegrał Adam Driver. Jego firma sfinansowała to dossier. Z rozmowy SMS-owej między senatorem Stanów Zjednoczonych z Virginii, Markiem Warnerem, i hollywoodzkim prawnikiem Adamem Waldmanem. W dniu 16 lutego 2017 roku o godzinie 22:49 senator Mark mówi: miałem ważny telefon w sprawie twojej wiadomości. Jutro będziemy musieli odpowiedzieć. Adam odpowiada 8 minut później. Dziękuję, jestem w gotowości. Chcę tylko podać powód, z jakiego się zaangażowałem. Ten facet zrobi coś druzgocącego dla demokratów, Obamy, CIA i bezpieczeństwa narodowego. Mam nadzieję, że ktoś rozważy sprowadzenie go do USA, żeby załagodzić szkody. O kim rozmawiali? Ten facet zrobi coś druzgocącego dla demokratów, Obamy, CIA i bezpieczeństwa narodowego. Dwa miesiące później, 10 kwietnia 2017 roku, Adam Waldman wysyła SMS-a do senatora Warnera. Cześć. Steel chciałby otrzymać dwupartyjny list od komisji. Assange. Przekonałem go do poważnych i ważnych ustępstw, które omawiam z Departamentem Sprawiedliwości. Deripaska. Chętny do złożenia zeznań przed kongresem, ale zainteresowany stanem sprawy z Manafortem. Będę z nim w następny wtorek przez tydzień. Przyprowadzam Bena Stillera na Kapitol i na spotkania w sprawie uchodźców. Chcesz, żebym go przyprowadził do twojego biura? Senator Mark Warner odpowiada. Jasne. Prawnik Adam Waldman odpowiada ponad 4 godziny później. Mark, dzwoń do mnie, kiedy tylko będziesz chciał omówić powyższe 3 kwestie. Cieszę się, że będę mógł ci pomóc osiągnąć to, co chcesz zrobić. 8 dni później, 18 kwietnia 2017 roku, senator Warner odpowiada: byłem kilka dni poza zasięgiem. Muszę się z tobą skontaktować telefonicznie w tym tygodniu. Na miesiąc przed tym SMS-em Daniel J. Jones spotkał się z Adamem Waldmanem, który był prawnikiem Igora Deripaski. Adam pracował pro bono dla Juliana Assange'a. Te SMS-y pokazują, jak szkodliwy Assange jest dla demokratów, Obamy i CIA oraz jak bardzo ważne było, aby sprowadzili go do Stanów Zjednoczonych. I z jakiegoś powodu Christopher Steele znalazł się w samym centrum.
To jest zdrada. Zdrada przeciwko obywatelom Stanów Zjednoczonych. To nie wszystko. Członek Stowarzyszenia Aktorów Filmowych Ben Stiller i wysłannik Organizacji Narodów Zjednoczonych brał udział w dyskusjach dotyczących Stilla na Kapitolu. Steele oraz Daniel J. Jones zapłacili Igorowi Denchenko, informatorowi FBI, który kłamał, aby pomóc w stworzeniu fałszywego rosyjskiego dossier, finansowanego przez grupę George'a Sorosa o nazwie Penquarter, która została założona przez Daniela J. Jonesa, byłego agenta FBI, który zapłacił zarówno firmie Fusion GPS, jak i autorowi rosyjskiego dossier, Christopherowi Steele'owi. Więc właśnie się dowiedzieliście, że to Obama, CIA i politycy mają problem z Julianem Assange'em, a nie ludzie. Czwarta niewybrana gałąź rządu kontynuowała walkę o odebranie prezydentury prawowicie wybranego kandydata, który chciał przywrócić władzę ludziom. Wykorzystano wszystkie zasoby agencji i staliśmy się świadkami ogólnosystemowego ataku na urzędującego prezydenta. Zapytam pana, bo nie wiem, czy pan to widział. To jest najnowsze oświadczenie, najnowszy tweet, jak pan właśnie powiedział. Briefing wywiadu dotyczący tak zwanego rosyjskiego hakowania został opóźniony do piątku. Być może potrzeba więcej czasu na zebranie dowodów. Bardzo dziwne. Atakuje środowisko wywiadowcze, szydzi sobie z nich. Zadzierając ze środowiskiem wywiadowczym, musisz się liczyć z tym, że użyją wszystkich możliwych sposobów, żeby ci za to odpłacić. Więc jak na praktycznego, rzekomo twardego biznesmena, jest naprawdę głupi, że to robi. Jak pan sądzi, co mogłoby zrobić środowisko wywiadowcze? Nie wiem, ale z tego, co mi powiedziano, są bardzo niezadowoleni z tego, jak ich potraktował i jak się o nich wyrażał. Cały program Rachel Maddow był jedną wielką teorią spiskową. Jeden wielki spisek, bez dowodów. Powiedziała, że Rex Tillerson, stojący na czele Exxon, był marionetką Putina. Tak o nim powiedziała. To się nazywa McCarthyzm, czerwona przynęta. Nie są z tego zadowoleni. Kiedy wcześniej jakikolwiek prezydent atakował tak zwany głęboki stan, deep state? On nie atakuje jakiejś nieuczciwej jednostki w Afganistanie, która ma kontrakt. Atakuje tajne operacje wojskowe kompleksu przemysłowego. I to jest dla ludzi CIA przerażające. Zwłaszcza dla karierowiczów, którzy nigdy nie byli przez Biały Dom wytykani palcem. Najwyraźniej było to na rok przed wyborami. Nazwał to fake newsami. Zawsze tak robi i mówi, że Komitet Wywiadu, NSA i FBI nielegalnie przekazują informacje do upadającego New York Times i Washington Post, jakby to była Rosja. Kwestionuje uczciwość agencji wywiadowczych. Czego się spodziewa? Oczekuje, że będą go kochać i nie ujawniać informacji? To on rozpoczął tę wojnę z agencjami wywiadowczymi i takie są tego konsekwencje. Ktoś z Super Deluxe Cuts to wymyślił i zmontował materiał. Popatrzcie. Donald Trump jest skończony. Skończony. Nie ma co do tego wątpliwości. Jest skończony. Z ostatniej chwili. Sensacja. Dziś nastąpił punkt zwrotny. Był bardzo zły dzień dla prezydenta Trumpa. Punkt zwrotny. Punkt zwrotny. To początek końca prezydentury Trumpa. Początek końca. Z ostatniej chwili. Mamy kolejną sensację. Być może Mike Pence przejmie urząd. Wezwanie do impeachmentu. Słyszy się o impeachmencie. Z ostatniej chwili. Kolejna sensacja z Białego Domu. Myślę, że to początek końca. Ja też tak myślę. To naprawdę początek końca. Początek końca. Pętla się zacieśnia. Pętla się zacieśnia. Pętla się zacieśnia. Zacieśnia się pętla. Najświeższe wiadomości. Astrolog przepowiada, że to oznacza początek końca prezydenta Donalda Trumpa. Trump złoży rezygnację. Trump poda się do dymisji. Czy to punkt zwrotny? Czy to punkt zwrotny? Wiem, że mówimy tak w kółko. Myślisz, że to punkt zwrotny? W kółko, w kółko. To jest punkt zwrotny. W kółko i w kółko. Najświeższe wiadomości. To początek końca. Początek końca. Przypomina mi to ostatnie dni Nixona. Najświeższe wiadomości. To jest początek końca. Początek końca. Zacieśnia się pętla.
Żadna z tych osób się nie wstydzi. Żadnej z nich nie wyśmiewają. Nie mówią, że rozpowszechniają teorie spiskowe i nie nazywają ich spiskowcami. Wiecie dlaczego? Bo to robi establishment. Ale jak nie zgodzisz się z tym, co mówią, jak obalisz te teorie spiskowe, to z ciebie zrobią spiskowca, bo nie kupiłeś tych kłamstw. To jest po prostu chore. Mam tego więcej. Zaczynam czuć urazę do słowa sensacja. Ta propaganda, która nas otacza i jest stale powtarzana, jest tak monotonna, w kółko powtarzana, właśnie dlatego, że jest na usługach swego, jakby to powiedzieć, użyję słowa hegemon. Myślę, że taka jest prawda. Naszym najważniejszym obowiązkiem jest służyć społecznościom Treasure Valley, społecznościom El Paso La Cruces, społecznościom Eastern Iowa, społecznościom Mid-Michigan. Jesteśmy zaniepokojeni tym, co może wyniknąć z przekazywania jednostronnych wiadomości. Można powiedzieć, że elitarne media ustalają porządek. Media takie jak New York Times, The Washington Post, główne kanały telewizyjne itd. wyznaczają ogólne ramy, do których lokalne media w mniejszym lub większym stopniu się dostosowują. Fałszywe wiadomości stały się zbyt powszechne w mediach społecznościowych. I agenda dokładnie kontroluje to, co ludzie myślą. To jest bardzo niebezpieczne dla naszej demokracji. Każdy racjonalny człowiek, który posiada minimalną wiedzę z historii Stanów Zjednoczonych, potraktowałby wszystko, o czym mówi CIA, bardzo sceptycznie. Ja nazwałbym to właściwie dozą racjonalnego sceptyzmu, biorąc pod uwagę, ile razy w przeszłości ta agencja kłamała albo myliła się. Przecież wiesz, że wojna w Iraku została rozpoczęta, ponieważ ta agencja powiedziała, że Saddam Hussein ma broń masowego rażenia i jest w sojuszu z Al-Kaidą, co okazało się oczywiście wielką nieprawdą. Więc oczywiście ludzie traktują to twierdzenie sceptycznie. Dobra. Po wydarzeniach 11 września nastąpiła epoka, która otworzyła szansę na przywrócenie ich dobrego wizerunku i zyskanie nowej aprobaty w oczach opinii publicznej. Teraz działają dla dobra, a wszystkie te zabójstwa i szwadron śmierci odeszły w przeszłość. Ich obecny rebranding jest tylko ostatnią fazą przemiany i odbywa się w klimacie, w którym cieszą się powszechną akceptacją w popkulturze, środowisku akademickim i mediach informacyjnych. Dlatego tak ważne jest udokumentowanie ich prawdziwego dziedzictwa i pokazanie, że te operacje nie są tylko częścią ich historii, ale również teraźniejszości. Czy macie jakichś ludzi opłacanych przez CIA, którzy pracują dla stacji telewizyjnych? Myślę, że to wchodzimy w szczegóły, panie przewodniczący, i chciałbym powołać sesję wykonawczą. Hej, Anderson, ostatnio mieliśmy świetny wywiad. Czy miałeś szansę przyjrzeć się operacji Mockingbird? Przecież wiesz, co to jest. Mówisz o czymś z lat 50. W latach 70. urzędnicy odtajnili program mówiący o tym, jak CIA infiltrowało media głównego nurtu. Są odtajnione. Tak, czytałem o tym na studiach. Czy istnieje możliwość, że to dzieje się teraz? Nie skomentuję tego, dziękuję. Dlaczego nie? Nie miałeś żadnego szkolenia dziennikarskiego poza szkoleniem CIA. Co myślisz o niemieckim reporterze Av Otejo, który powiedział, że CIA go przekupiło i wymusiło na nim publikację wiadomości, aby manipulować ludźmi, aby uprawiać propagandę przeciwko Rosji. I to, co robią i robili w przeszłości moi koledzy, jest nie w porządku. Pracując dla Centralnej Agencji Wywiadowczej lub innych amerykańskich agencji, są przekupywani, żeby okłamywać ludzi. Anderson, jaki twoim zdaniem wpływ ma CIA na media głównego nurtu? Stary, jesteś po prostu śmieszny. Chyba nadszedł czas zadać naprawdę trudne pytania. I nie chodzi tylko o polityków, ale również o dziennikarzy. Opisałem w książce, jak w przeszłości zdradziliśmy naszych czytelników tylko po to, by nakłaniać do wojny, bo ja już tego nie chcę. Mam dość tej propagandy. Wspierała mnie Centralna Agencja Wywiadowcza, CIA. Dlaczego?
ponieważ powinienem być proamerykaninem. Mam tego dość, nie chcę tego już robić. Właśnie napisałem książkę. Nie po to, żeby zarobić pieniądze. Przysporzyło mi to wiele kłopotów. Zrobiłem to, aby dać ludziom w Niemczech, w Europie i na całym świecie wgląd w to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. To, co robiłem w przeszłości, nie było dobre. Manipulowanie ludźmi, prowadzenie propagandy przeciwko Rosji i to, co moi koledzy robili i nadal robią, też nie jest dobre. Amerykańskie media próbują sprowadzić wojnę na ludzi w Europie i sprowadzić wojnę na Rosję. Ta sprawa z Rosją to nic takiego. Naprawdę? Ta sprawa z Rosją to nic takiego. Naprawdę? Kiedy mówisz o wytwarzaniu zgody, czyja zgoda jest wytwarzana? Zacznijmy od tego, że istnieją dwie różne grupy, nie wchodząc w szczegóły. Na pierwszym poziomie istnieją dwa cele propagandy. Pierwsza z nich to nazywana czasami tak zwana klasa polityczna. Ich zgoda jest kluczowa. Muszą być głęboko zindoktrynowani. Dalej mamy 80% populacji, której główną funkcją jest wykonywanie rozkazów. Nie powinni zbyt wiele myśleć, ani przywiązywać do niczego zbyt dużej wagi. Internet stał się najważniejszym narzędziem ujawniania prawd, przynajmniej od początków prasy drukarskiej. Stał się antidotum numer jeden na telewizję. Demokracje są zawsze wprowadzane w wojnę przez kłamstwa. Nie tylko kłamstwa analityków wywiadu, ale też kłamstwa wielkiej machiny medialnej. A z czego składa się wielka machina medialna? Są w niej różne instytucje, które są zbyt wygodne i znajdują się zbyt blisko koryta władzy, tego samego koryta, o którym powinni pisać raporty i o którym powinni tworzyć zapisy historyczne. A kiedy nie mogą kontrolować przepływu informacji, a ludzie przejmują swoją niezależność i wolne myślenie, standardową praktyką jest wdrażanie sytuacji kryzysowych. Kontrola przez strach. CDC mówi, że w Stanach pojawił się drugi przypadek koronawirusa, który powiedziano potencjalnie może być serią przypadków. Ostatnim pacjentem jest kobieta zdiagnozowana w Chicago po powrocie z Wuhan w Chinach. Jest bardzo prawdopodobne, że bogate kraje zdecydują się na wprowadzenie na ich terenie lockdownów, żeby uniknąć zarażenia wysokiego odsetka populacji. Przykładem tego są Chiny czy Korea Południowa. Niezwykle szybki rozwój szczepionek przeciwko COVID-19 daje wielką nadzieję, ale te szczepionki muszą dotrzeć do wszystkich i wszędzie tak szybko, jak to możliwe. To kwestia uczciwości i sprawiedliwości. To jest rezydencja, w której mieszka Antonio Gutierrez, warta 15 milionów dolarów. Widzicie, że są tutaj dwa różne samochody straży ONZ? Ci wyjeżdżają, a tamci wjeżdżają. Nie mają masek. Sami popatrzcie. Sprawdź to. Samochód ONZ. On jest bez maski. Potrzebujemy większego zaufania, aby jakakolwiek szczepionka zadziałała. Większość mężczyzn, kobiet i dzieci na całym świecie musi ją zaakceptować. To nie jest kwarantanna. To jest naruszenie przepisów sanitarnych miasta Nowy Jork. Rachel, teraz opowiemy o młodych gwiazdach Hollywood i szczepionkach. Spójrzcie na to seksowne ujęcie, Sophie i Joe. Nic dziwnego, że zwrócili się do rozrywki, aby promować szczepionki. Britney Spears i Sam Asghari, jej chłopak. To nic wielkiego, nic nie poczułam. To staje się pandemią niezaszczepionych. Chcą posłusznych obywateli świata.
Małe firmy, te, które nie są przedmiotem publicznego obrotu, wpadają jak muchy po tym, jak rząd nakazał ich zamknięcie, bo nie są uważane za niezbędne. Ich pracownicy nie są niezbędni. Prowadzenie małej firmy jest wystarczająco trudne. A co, kiedy rząd powie, że musisz zamknąć firmę, a właściciel mówi, nie zrobię tego? O to chodzi w tej pandemii. To był jeden z największych transferów majątku w historii. Transfer bogactwa, który został zlecony przez państwo. Będzie to miało straszny wpływ na nasz kraj. Zjednoczone światowe rządy decydują, które firmy zostaną otwarte, a które zamknięte. Kto może, a kto nie może pracować. Ta historia przeszła długą drogę od czasu, gdy CIA walczyło z żelazną kurtyną. Oni się stali żelazną kurtyną. To nie była pandemia, tylko infodemia. Cytując Winstona Churchilla, im dalej patrzysz za siebie, tym dalej widzisz przed sobą. Założona w 1961 roku Rada Atlantycka to amerykańska grupa ekspertów zajmująca się sprawami międzynarodowymi dla krajów NATO. Na ich stronie internetowej znaleźć można artykuł zatytułowany Kształtowanie nowego demokratycznego porządku światowego, w którym czytamy: od zakończenia II wojny światowej Stany Zjednoczone i ich sojusznicy w Europie i regionie Azji i Pacyfiku doprowadzili do ustanowienia opartego na zasadach porządku. Brzmi to jak teksty Winstona Churchilla o obywatelach świata. A ten pomysł przyjął się na Ukrainie. W naszym kraju były trzy rewolucje, kiedy nie zgadzaliśmy się z tym, w jakim kierunku podążaliśmy. Ale teraz są bardzo ważne czasy, dlatego że nie walczymy tylko o Ukrainę, ale walczymy również o nowy porządek świata dla państw demokratycznych. I były dyrektor CIA, prezydent George H.W. Bush. Stanęliśmy przed możliwością stworzenia dla siebie i dla przyszłych pokoleń nowego porządku świata. Świata, w którym narody rządzą się zasadami prawa, a nie zasadami dżungli. A kiedy odniesiemy sukces, a sukces odniesiemy, mamy na ten nowy porządek świata realną szansę. Porządek, w którym wiarygodna Organizacja Narodów Zjednoczonych może wykorzystać swoją pokojową rolę do spełnienia obietnicy i wizji założycieli ONZ. Istnieje trwałe pragnienie zjednoczonego rządu światowego. Rada Atlantycka nazywa to demokratycznym porządkiem świata. Ale brutalna rzeczywistość jest taka, że aspekt demokratyczny jest tylko w nazwie. Nie można opowiadać się za demokracją, fałszując wybory i obalając rządy w innych krajach. Aby zrozumieć, w jaki sposób Stany Zjednoczone i anonimowe aspekty agencji wykorzystują aktorów, zacznijmy od Seana Penna. Jest z nami Sean Penn, aktor, reżyser i działacz humanitarny, dwukrotny zdobywca Oscara, który właśnie wrócił z Haiti do Nowego Jorku. Na Haiti udał się zaledwie kilka dni po niszczycielskim trzęsieniu ziemi, którym zginęło w styczniu prawie 300 tysięcy ludzi. Założył humanitarną organizację pozarządową o nazwie JP Haiti. Dziś Sean Penn prowadzi jeden z największych i najbardziej skutecznych obozów na Haiti, a międzynarodowymi organizacjami pomocy, włącznie z ONZ, Ponieważ na przykład USAID, organizacja, która kieruje się dobrą wolą, podąża wraz z programem politycznym rządu Stanów Zjednoczonych. Rząd Prevala wszelkimi konwencjonalnymi środkami posuwał się naprzód. Zanim doszło do trzęsienia ziemi, ten rząd stawał się coraz lepszy. Nie mają kontroli nad pieniędzmi. To Bank Światowy i Fundacja Clintonów mają pierwszeństwo w kwestii pieniędzy na odbudowę. To jest artykuł o tobie w magazynie Vanity Fair. Czytając go, można mieć poczucie, że masz dostęp do szczebli władzy w rządzie USA. Zeznawałeś przed kongresem. Tamtejsze wojsko prawie współpracowało z tobą w zakresie tego, co próbujesz zrobić. Znasz ludzi w Departamencie Stanu na szczeblu zastępcy asystenta sekretarza stanu. Sean Penn, aktor filmowy nowej agencji. W jakich operacjach pomaga obecnie Hollywood? Sean Penn ma na swoim koncie szereg wyjątkowych wydarzeń.
tym spotkanie z królem narkotykowym El Chapo, zanim został aresztowany. Czy też operację zamachu na Haiti, w której były kierowca i członek ochrony z czasów organizacji humanitarnej JP Haiti został zatrzymany jako podejrzany o współpracę z tą agencją. A teraz Sean Penn prowadzi nową organizację non-profit, CORE, w której nadal ma wpływy w kluczowych miejscach na całym świecie i finansuje je z fundacji takich jak CAA. Stwarza to idealną okazję dla Seana Penna do rozpoczęcia nowej roli na Ukrainie, która jest wylęgarnią działalności agencyjnej. Czy wiecie, że obecny prezydent Ukrainy był aktorem, który grał prezydenta Ukrainy w serialu stworzonym przez firmę produkcyjną, którą sam stworzył? Czy dokonał on największej operacji psychologicznej wszechczasów? Dla kogoś, kto pracował w wywiadzie, to niesamowite uczucie widzieć, jak ludzie się budzą i zaczynają rozumieć. To jest operacja wywierania wpływu, operacja psychologiczna. Jako ktoś, kto brał udział w fałszowaniu wyborów, zwłaszcza na Ukrainie, oto co zrobili. Aktor z popularnego serialu telewizyjnego Sługa Ludu zhakował populację, aby zaakceptowała go jako prawowitego kandydata. To było skuteczne. Politycy też są aktorami. W 2014 roku Ukraina przeżyła rewolucję podobną do operacji zamachu stanu CIA z przeszłości. Ta rewolucja jest do nich podobna. Realizowany jest projekt TechCamp, w ramach którego czynione są przygotowania do wojny domowej na Ukrainie. Tak więc przed zamachem zaangażowany był Departament Stanu USA, aby wpłynąć na wynik wyborów. Najwyższy rangą urzędnik Departamentu Stanu, prawdopodobnie reprezentujący administrację Obamy, oraz ambasador USA w Kijowie, mówiąc dosadnie, pnują zamach stanu przeciwko wybranemu prezydentowi Ukrainy. Najbardziej rażący zamach stanu w historii, ponieważ został ogłoszony na YouTube z 2,5-tygodniowym wyprzedzeniem. Jak będziemy szybko działać, to damy radę. Ja będę pracować nad kliczkiem. Jeff, kiedy napisałam tą notatkę, Sullivan się do mnie zwrócił i powiedział, że będziemy potrzebować Bidena. Powiedziałam mu, że tak, prawdopodobnie jutro dla zachęty i żeby się wszystko udało. Tak więc Biden jest chętny. Okej, świetnie. Podpisali nawet umowę z Netflixem. Kolejna hollywoodzka produkcja wojenna. Zelenski został przedstawiony w serialu jako nauczyciel o niskich dochodach. Ale w rzeczywistości jest bogatym biznesmenem powiązanym z Igorem Kołomojskim, ukraińskim oligarchą miliarderem. Odwiedziliśmy kwaterę główną kampanii Zelenskiego. Ma wszystkie cechy startupu technologicznego, ale sam Zelenski udziela niewielu wywiadów. Za każdym razem, gdy Zelenski mówi po rosyjsku, tłum go zaczyna wygwizdywać i mówić wstyd. Wygląda na to, że nie idzie mu tak dobrze jak Petrowi Poroszence. I mimo tego, że to Zelenski zwołał tę debatę, stadion od strony Poroszenki jest dużo bardziej wypełniony niż od strony Zelenskiego. Popularność serialu, a następnie zmiana nazwy partii politycznej na tytuł serialu, przekonały ludzi, że sfałszowane wybory były zgodne z prawem. Pucz przeprowadzona przez agencję, czy też bezkrwawe przejęcie narodu poprzez sfałszowanie wyborów. To Joe Biden najbardziej potrzebował tego wyniku. Nie mógłby kandydować na prezydenta USA, gdyby na Ukrainie ujawniono przestępczą korupcję. Ostrzegałam nawet przed tym na Twitterze w 2020 roku. W lutym 2019 roku na cyberkonferencji w Monachium słyszałam rozmowę. Oni wiedzą, dlaczego Joe tak zwlekał z ogłoszeniem kandydatury na urząd prezydenta. Wszystko słyszałam. A później Twitter usunął moje konto. How
Jak Biden zmieni wyścig prezydencki w 2020 roku? Nigdy nie prowadził dużej kampanii, w której od początku byłby faworytem, prawda? Dwukrotnie był wiceprezydentem Baracka Obamy, ale to drugoplanowa rola, więc teraz jest głównym aktorem w tej kampanii. Obaliliście Ukrainę w 2014 roku! Obaliliście prawowitą Ukrainę w 2014! W wyborach na Ukrainie w 2014 roku miały miejsce wydarzenia, które powtórzyły się podczas wyborów w USA w 2020 roku. Artykuł Christian Science Monitor na temat ukraińskich wyborów zachowuje zapis. Czytamy w nim. We wczesnych godzinach porannych po zamknięciu lokali wyborczych, gdy wyniki napływały z ukraińskich okręgów wyborczych, łącza internetowe, które dostarczają te dane do systemu liczenia głosów, zostały zaatakowane falą fałszywych pakietów danych. Według wstępnego raportu międzynarodowych obserwatorów wyborów, od około 1 do 3 nad ranem 26 maja wyniki wyborów były blokowane, co opóźniło ostateczne podliczenie do wczesnych godzin porannych. Chwileczkę. Przestali liczyć głosy w środku nocy? Czy to brzmi znajomo? 6 czy 7 hrabstw powiedziało, że dziś wieczorem nie będą liczyć kart do głosowania korespondencyjnego. W 2016 roku wszystkie te hrabstwa zostały z łatwością zdobyte przez Donalda Trumpa. Warto też zauważyć, że administracja Obamy wysłała na Ukrainę 50 milionów euro w formie pomocy, aby zapewnić demokratyczne wybory. Niezwykły moment, zaledwie na miesiąc przed wyborami. Umieściłam to w swoim oświadczeniu wyborczym 2020 roku. Ma ponad 30 stron i jak dotąd nikt tego nie obalił. Po długich, pełnych napięcia dniach osiągnęliśmy historyczny moment w tych wyborach. Możemy wytypować zwycięzcę wyścigu prezydenckiego. Według prognoz CNN, Joseph R. Biden Jr. zostaje wybrany 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. A wiemy to dzięki temu, że według prognoz CNN Biden wygrywa Pensylwanię. Wybory w 2020 roku to była rażąca kradzież ze strony agencji z historią tuszowania przestępczości. To, że w tym momencie nie chcą przyznać, że wygraliśmy, nie ma większego wpływu na nasze planowanie. Władza, która została skradziona ludziom przez czwartą niewybraną gałąź rządu, pozwoliła agencjom ukraść prezydenturę. Ale 4 lata prezydentury Trumpa wystarczyły, aby dać ludziom czas na zrozumienie, jak odzyskać ich republikę samorządności. Kiedy jesteś globalnym brokerem władzy i możesz przejąć Biały Dom, masz duży zwrot z inwestycji. Dzięki laptopowi Huntera Bidena, który został pozostawiony celowo, dowiedzieliśmy się, jak Joe wykorzystywał Huntera w sposób podobny do kurateli, aby zmaksymalizować zyski i zarobić miliony, jednocześnie utrzymując syna w biedzie. Zarówno Joe, jak i Barack Obama używali niemieckiego serwera mailowego, aby uniknąć inwigilacji. Najpierw staż dla Naomi Biden z jej własnym adresem mailowym CAA. Następnie Hunter koordynuje kontrakty na przemówienia dla swojego ojca. Sam Joe Biden podpisał kontrakt z CAA. I wiadomość, że Joe przypieczętował chińską umowę z Hollywood i CAA dzięki uprzejmości rodzinnych interesów Bidenów. Te powiązania z Chinami są głębokie zarówno dla Bidena, jak i dla Hollywood. Ale nie martwcie się, to wszystko nieprawda według 50 szpiegów, którzy kłamią. Byli pracownicy wywiadu. Albo jak dowiadujemy się z laptopa Huntera Bidena, Obama i CAA zorganizowali imprezę dla kobiet. Kolejna fundacja, czy też non-profit, by przeprowadzić operację psychologiczną. Podobnie jak uczyniło CIA na początku kulturowej infiltracji. Stany Zjednoczone Ameryki, czwarta niewybrana gałąź rządu, pochłaniała coraz więcej pieniędzy podatników. Wiem, że wiele osób pragnie przekazać koce lub wodę. Prosimy o przekazanie gotówki. Zapewniam, że wasze pieniądze zostaną w mądry sposób spożytkowane. I ta gałąź rządu stała się potężnym aparatem,
który uchwalił prawa podważające nasze konstytucyjne prawa, jak na przykład Patriot Act z 2001 roku. Masowe gromadzenie historii rozmów telefonicznych wszystkich Amerykanów przez cały czas jest bezpośrednim naruszeniem 4. poprawki do konstytucji. Drugi sąd apelacyjny orzekł, że jest to bezprawne. Prezydent rozpoczął ten program dekretem wykonawczym i powinien go natychmiast zakończyć dekretem wykonawczym. Jest to koalicja tajnych aktywów prywatnych i publicznych z mocą obalania rządów, włącznie z ich własnym rządem. Przechwycili władzę i wiele uszło im na sucho w Hollywood i na całym świecie. WikiLeaks ujawniło, jak twierdzi, tysiące poufnych dokumentów CIA. Podobno pokazują one, że agencja pracuje nad opracowaniem narzędzi do włamywania się do urządzeń takich jak smartfony Apple i Android, telewizory Samsung i systemy kontroli pojazdów. Dla WikiLeaks narzędzia hakerskie obejmowały złośliwe oprogramowanie i wirusy zaprojektowane do atakowania systemów Apple iOS, Google Android i Microsoft Windows. Rzekomo umożliwiają CIA dostęp do lokalizacji i wiadomości użytkownika smartfona, a także kontrolę nad telefonami, mikrofonem i kamerą. W rzeczywistości jest to totalitarny proces, który używany jest od dawna. Właśnie tak zachowują się totalitarni dyktatorzy. Chcą wiedzieć wszystko o populacji, aby móc ją kontrolować. Taka była idea Związku Radzieckiego, wschodnio-niemieckiej Stasi. To był ich pomysł. Czy też Gestapo albo SS, a także wiele innych w historii. CISA ułatwia i rozszerza nadzór. Pozwoliłoby to firmom na otwarte udostępnianie Twoich e-maili, rozmów telefonicznych, SMS-ów, kart kredytowych, informacji z ubezpieczenia społecznego, czegokolwiek z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a następnie agencja kuratoruje to i udostępnia agencjom rządowym, takim jak Departament Obrony, FBI i oczywiście NSA. Może również udostępnić te informacje innym firmom, jeśli uznają, że stanowią one jakiekolwiek zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa. Pogotowie, proszę podać adres. Ktoś stracił przytomność. Co się stało? Moja córka straciła przytomność. Laboratorium, które przeprowadziło test, podaje, że jedną z możliwych przyczyn mógł być kontakt z metalami lub toksynami podanymi przez sprawcę, prawdopodobnie z zamiarem dokonania przestępstwa. Brittany została powołana na oficjalnego świadka w naszej sprawie, która wówczas była postępowaniem przeciwko Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Możecie sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby Brittany zeznawała w naszej sprawie. Byłoby dużo mediów. Angelo, czy podejrzewasz, że ktoś się otruł? Tak, podejrzewam, ale wolałbym o tym nie mówić. Brittany powiedziała mi, że była obserwowana i tak nawiasem mówiąc, mnie też obserwowano. Czy masz jakąś radę dla młodych dziewcząt rozpoczynających w Hollywood? Pozwią mnie, jak to powiem. A jak Harvey Weinstein zaprosi cię na prywatną imprezę do Four Seasons, nie idź tam. To nie jest nic nadzwyczajnego. To się dzieje na wysokich szczeblach. Chciałbym wiedzieć, kto zabierał te aktorki do swojego pokoju. I chciałbym wiedzieć, czy ludzie, którzy mieli jakieś historie na ten temat, czy reporterzy o tym wiedzieli i nie zdecydowali się na ich publikację. Chciałbym wiedzieć, dlaczego nie opowiedzieli tej historii przez ostatnich 10 lat. Chcecie powiedzieć, że CIA i stacje telewizyjne Mockingbird CIA wam o tym nie powiedziały? Kolejny dzień w Hollywood. Ja chciałbym o tym wiedzieć, że ten człowiek napadał na kobiety i że je uciszał. Harvey, dlaczego wynająłeś Black Cube na takie dni jak dzisiejsze? Dla ludzi na wysokich stanowiskach w dużych korporacjach, narzędzia i operacje opracowane przez rządowe agencje wywiadowcze stały się dostępne dla sektora prywatnego. Tajni szpiedzy i prywatni detektywi to standardowe działania agencji rządowych na całym świecie, dostępne dla tych, których na to stać. Nie sądzę, aby większość ludzi była świadoma ekstremalnych narzędzi, którymi dysponują najpotężniejsi i najbogatsi ludzie w Ameryce, gdy chcą uciszyć stawiane im oskarżenia.
Courtney Love napisała w sobotę na Twitterze, że chociaż nie była jedną z jego ofiar, została na zawsze zbanowana przez CAA za wypowiadanie się przeciwko Harveyowi Weinsteinowi. Epstein ukrywał się na widoku. Wszyscy o nim wiedzieliśmy. Z jakiegoś powodu się go bali. To samo stało się z Epsteinem. To samo stało się z naukowcami i w Hollywood, i na Wall Street w Nowym Jorku, kiedy zaczynają rozprowadzać pieniądze. Naukowiec finansowany przez Epsteina tworzy te interaktywne lalki, które trafiają do sypialni małych dziewczynek i nagrywają to, co mówią, obserwują to, co robią i przekazują te informacje z powrotem do jakiegoś systemu gdzieś na głównym komputerze. Fakt, że stoi za tym Epstein? Trzeba zapytać, jaki był plan? Wow, trochę się przestraszyłem. Brawo dla małej Sofii. Papa, jest super. Myślę, że reprezentuje jakąś bardzo potężną strukturę, która została skonstruowana. Mamy do czynienia z nagłośnioną sprawą faceta o imieniu Eli Cohen, któremu dopisano jakąś historię i stał się playboyem w Damaszku. Jeżeli dobrze rozumiem, urządzał orgie, podczas których zbierał informacje i wywierał wpływ na ludzi w syryjskim rządzie. Ten scenariusz wygląda niezwykle podobnie. Mamy faceta, który był nauczycielem matematyki w prywatnej szkole średniej. Potem uniknął więzienia w jakimś skandalu finansowym i nagle w tajemniczy sposób staje się finansistą, który ma powiązania z absolutnie wszystkimi na najwyższych szczeblach władzy. Wiem, że Jeffrey sprzedawał broń. Skąd pan wie? Nikt nie wie, skąd się biorą pieniądze. Nigdy nie dobiorą się do tego, kto za tym stoi, ale Leslie Wexner, facet, który był właścicielem The Limited i Victoria's Secret i był, o ile mi wiadomo, bardzo związany z Epsteinem w sprawach biznesowych. Więc on by wiedział, skąd Epstein ma pieniądze? On coś wie. Miał coś wspólnego z nabyciem przez Epsteina mieszkania o powierzchni 28 tysięcy stóp kwadratowych. Wygląda na to, że nigdy za nie nie zapłacił. Jak mogliśmy nie zwracać uwagi na tę historię od 2006 roku? Poznałem Jeffreya Epsteina chyba w 2002 roku, zanim został oskarżony o przestępstwa seksualne na Florydzie. To było, jakby ktoś stworzył postać Wielkiego Gatsby'ego z kogoś, kto przypominał Ralpha Laurena i który najwyraźniej niedawno był nauczycielem matematyki w prywatnej szkole średniej. To się nie trzymało kupy. Nie wierzyłem, że Jeffrey Epstein był menedżerem funduszu hedgingowego. Zadzwoniłem do mojej żony i powiedziałem, ten mężczyzna wydaje się być konstruktem. A ona zapytała, co masz na myśli, mówiąc, że jest konstruktem. Odpowiedziałem, że to jakby zatrudnili aktora do roli menedżera funduszu hedgingowego. Dowiadujemy się, że dzisiaj doszło do jakiegoś zatargu między prezydentem Trumpem i Epsteinem, ale nie podano szczegółów. Wiadomo, że w pewnym momencie wyrzucił go z Mar-a-Lago. Co może pan na ten temat powiedzieć? Miały miejsce dwa incydenty. Pierwszy to taki, że Epstein zachowywał się nieodpowiednio w stosunku do córki jednego z członków klubu. Druga sprawa, a ja przeprowadziłem wywiad z kobietą, która prowadziła tam spa, zapytałem ją, czy zna Jeffreya Epsteina. Odpowiedziała, o tak, przychodził do spa i zachowywał się niewłaściwie w stosunku do dziewcząt, do młodych dziewcząt. Powiedziała, że poszła z tym do pana Trumpa i od razu go stamtąd wyrzucił. Epstein używał szantażu do manipulowania ludźmi. Takie kontrolowanie ludzi to bardzo stara sztuczka agencji stosowana do dnia dzisiejszego. Francuski agent modelek Jean-Luc Brunel zakładał z Epsteinem agencję. Obu z nich wiele łączy.
To jest jak targ. Jesteś tam tylko po to, żeby ktoś zapragnął zabrać cię do łóżka. On ma agencję, a ty masz dziewczynę. Jego znajomi mówią, hej, Jean-Luc, chciałbym poznać jakieś dziewczyny. Robimy dzisiaj imprezę. Czy możesz przyprowadzić jakieś dziewczyny? I co się stanie, jeśli się nie zgodzisz? Nie masz pracy. Znasz kogoś, kto się na to nie zgodził i stracił przez to pracę? Tak, ja zapłaciłam karę za odmowę. Ale jego użyteczność ostatecznie dobiegła końca. Zarówno Epstein, jak i Jean-Luc zmarli w więzieniu przez samobójstwo. Rzekomo. Po obaleniu Związku Radzieckiego wydawało się, że uniknęliśmy kontrolowania tego, jak ludzie myślą. Ale Hollywood ostatecznie stało się tym, z czym walczyło. Hollywood kontrolowało to, jak myślą ludzie. Ta siatka zmów jest zaskakująca. Ta branża jest poważnie zagrożona przez własną politykę i dlatego nie ma w niej nic dobrego ani oryginalnego. Żyjemy w cenzurze opartej na polityce. Stacja, szczególnie ta, w której pracuję, szef mojej stacji, Bob Iger, w wywiadzie, którego udzielił, powiedział, że pierwszy telefon, jaki wykonał w sprawie mojej gafy na Twitterze, był skierowany do Valerie Jarrett. To wszystko to jak kraina Jesse Smolletta w telewizji, w rozrywce. Wszystko jest kontrolowane. Po prostu używają tego, żeby wszystkich nienawidzić i żeby zbierać fundusze. To po prostu wielkie oszustwo od góry do dołu. To wszystko jest jak kraina Jesse Smolletta. Kierują twoimi myślami. Ich celem jest podział. I dopóki jesteśmy zajęci walką przeciwko sobie, nie dostrzegamy, co tak naprawdę robią. Jesse Smollett, skazany za 5 z 6 postawionych mu zarzutów po tym, jak został oskarżony o zorganizowanie przestępstwa z nienawiści. Fałszywe przestępstwo z nienawiści, aby uchwalić ustawę o linczu. Nietraktowanie kwestii linczu poważnie jest zniewagą. Zniewagą wobec senatora Bookera, wobec senatora Tima Scotta i wobec mnie oraz wszystkich byłych i obecnych senatorów, którzy rozumieją, że jest to częścią wielkiej plamy historii Ameryki. Panie prezydencie, w 2018 roku Senat jednogłośnie uchwalił ponadpartyjną ustawę antylinczową, którą z dumą przedstawiłam wraz z innymi czarnoskórymi członkami tego organu, senatorem Cory Bookerem i senatorem Timem Scottem. To była historyczna chwila. Po raz pierwszy w historii naszego kraju federalne ustawodawstwo antylinczowe zostało uchwalone przez Senat Stanów Zjednoczonych. W 2019 roku po raz kolejny został jednogłośnie poparty. I chyba nikomu tutaj nie trzeba wyjaśniać, co to jest lincz i jakie to jest okropne. Zawsze powtarzałem reporterom, kiedy próbowali wywołać zamieszanie między naszymi obozami. Chwileczkę, Kamala jest moją siostrą i rywalizujemy ze sobą jak rodzeństwo, ale niech was to nie zmyli, bo zawsze będzie moją rodziną. Ten chwyt reklamowy był blizną, na którą Chicago sobie nie zapracowało i na pewno nie zasłużyło. Co gorsza, oskarżenia w ramach tego fałszywego ataku przyciągały uwagę całego kraju przez tygodnie. Gwiazdy, komentatorzy wiadomości, a nawet kandydaci na prezydenta wypowiadali się na temat czegoś, co było choreografowane przez aktora. Fabrykowanie dowodów, fałszywe tweety, fałszywe SMS-y, fałszywe rozmowy. Wszystko to byłoby przestępstwem, gdyby zostało przedstawione przez kogokolwiek z nas w sądzie. Ale oni to robią. Prokurator specjalny Dan Webb mówi, że Kim Fox z biura prokuratora stanowego hrabstwa Cook mogła naruszyć etykę prawną, nadużywając ich dyskrecji. Jej biuro początkowo postawiło aktorowi 16 zarzutów, a następnie na niezapowiedzianej rozprawie umorzyło sprawę. Senator Harris mówi, że jest dumna ze swojego dorobku jako prokurator, ale ja jestem głęboko zaniepokojona. Jest zbyt wiele przykładów, by je przytoczyć, ale skazała na więzienie ponad 1500 osób za naruszenia związane z marihuaną.
A potem śmiała się z tego, kiedy zapytano ją, czy kiedykolwiek paliła marihuanę. Czy pani kiedyś paliła? Tak. Okej. I zaciągałam się. Sekretarka prasowa Jen Psaki potwierdza, że 5 pracowników Białego Domu nie jest już zatrudnionych z powodu wcześniejszego używania marihuany. Nexium. Zdemaskowanie tej seksualnej sekty, zamieszanej w handel ludźmi i niewolnictwo, ujawniło ciemną stronę Hollywood. Długa jest lista aktorek zaangażowanych w oskarżenia o przestępstwa. Odkryto też, że jej członków proszono o przekazywanie darowizn na rzecz Hillary Clinton, a następnie otrzymywali oni zwrot w celu ominięcia limitów darowizn na kampanię w imieniu Claire Bronfman, która przyznała się do winy za jej zaangażowanie. To są naruszenia dotyczące finansowania kampanii. Jej ojciec ma długą historię związaną z rodziną Clintonów. Otrzymał nawet Medal Wolności od Billa Clintona. Koalicja Hollywood i Partii Demokratycznej jest krystalicznie czysta. Nexium sfinansowało nawet program dla dzieci o nazwie Tęczowy Ogród Kulturowy. Nasza młodzież jest najbardziej podatna na wpływy, a CIA to wykorzystuje. Ich fundacja finansuje STEM, Teach for America, Black Lives Matter i ruch Sunrise, wspierany przez demokratów. Przypomina mi to ruch młodzieżowy z lat 60. i 70. Nie patrzymy na to z perspektywy tego, czy możemy to zrobić, czy jesteśmy właściwymi ludźmi, czy jest na to właściwy czas. Nie mamy innego wyboru. Mój stan nie może przegrać. Dla Kentucky to kwestia życia i śmierci. Nie możemy się zobowiązać do niestosowania przemocy w najbardziej brutalnym społeczeństwie, jakie kiedykolwiek stworzyła historia. Weatherman to wojownicza frakcja studentów społeczeństwa demokratycznego. Tylko 1 z 13 przebywa obecnie w areszcie. Ten system zostanie obalony, odbędzie się walka. Wielu białych ludzi zaryzykuje wiele rzeczy, kiedy w końcu dołączą do strony czarnoskórych i do mieszkańców Wietnamu i całego świata, którzy już rozpoczęli walkę. Sprawiamy, że stają z nami twarzą w twarz. Przez nas patrzą w przyszłość. Przez nas ta kwestia staje się nieuniknionym priorytetem politycznym i to wy jesteście tego częścią. Ruch Sunrise ma nauczycieli w szkołach publicznych, którzy rekrutują uczniów już w wieku gimnazjalnym. Ta organizacja motywuje studentów do łamania prawa. Teach for America ma przyspieszony proces, który pozwala szybciej wprowadzać nowych nauczycieli do sal lekcyjnych, aby ich agenci zmian mogli szybciej objąć stanowiska i wpływać na umysły małych dzieci. Innymi słowy, hakowanie rzeczywistości, w wyniku którego sale lekcyjne funkcjonują jako centrala indoktrynacji dla nowego porządku świata, wspieranego przez Partię Demokratów i Republikanów. Podobnie jak Związek Radziecki żądał, aby wszyscy podporządkowali się jednemu sposobowi myślenia, takie ataki na podatną młodzież mają ten sam cel. Stojąc tutaj, w centrum mocy naszego narodu, przychodzą mi na myśl wszyscy ci, którzy czuli się bez mocy przez swoich oprawców i przez system, który ich nie uchronił. Każdy, kto był w takiej sytuacji, powie wam, jak bardzo czuje się odległy od mocy skoncentrowanej tutaj, w tym budynku, od mocy uchwalania praw, które mogły zapobiec ich cierpieniu. Idea suwerenności domu rodzinnego jest używana do wykorzystywania jego członków. Chwileczkę, chcą skończyć z suwerennością domu rodzinnego i odebrać rodzicom prawa? Tak więc ukrytym celem tej aktorki jest przyznanie rządowi większych praw w stosunku do dzieci. BuzzFeed publikuje trwające dekadę dochodzenie w sprawie przestępstw seksualnych CIA. W ciągu ostatnich 14 lat CIA potajemnie zgromadziła masowe, wiarygodne dowody na to, że co najmniej 10 jej pracowników i kontrahentów popełniło przestępstwa seksualne z udziałem dzieci. Tylko jedna osoba została oskarżona o przestępstwo, ponieważ agencja chciała chronić swoje źródła i metody.
To Hollywood podtrzymuje całą tę strukturę władzy i całą tę kulturę rasizmu i seksizmu, podziałów na klasy i na płcie. To oni to napędzają i zarabiają na tym dużo pieniędzy. I robią to na polecenie swoich panów, którzy wszystkim kierują. Od niedawna pomijaną, jawną operacją jest Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, jednoczące władzę polityczną, organizacje non-profit i korporacje z ideami obywateli świata, którzy nic nie posiadają i są szczęśliwi. Sama idea istoty ludzkiej będącej pewnego rodzaju naturalną koncepcją ulegnie zmianie. Nasze ciała będą tak zaawansowane technologicznie, że nie będziemy w stanie odróżnić tego, co naturalne, od tego, co sztuczne. To jest transhumanizm, połączenie ludzi z komputerami i maszynami w celu globalnej kontroli. Ale czy ktoś za tym głosował? Jedną z cech tej czwartej rewolucji przemysłowej jest to, że nie zmienia ona tego, co robimy, ale zmienia nas. Wiedza biologiczna, pomnożona przez moc obliczeniową, pomnożona przez dane, równa się zdolności hakowania ludzi. System, który rozumie nas lepiej niż my rozumiemy samych siebie. System mogący przewidywać nasze uczucia i decyzje. System, który może manipulować naszymi uczuciami i decyzjami i ostatecznie może podejmować decyzje za nas. W przeszłości wielu tyranów i rządzących pragnęło to zrobić, ale nikt nie rozumiał wystarczająco dobrze biologii i nikt nie miał wystarczająco dużo mocy obliczeniowej i danych, aby zhakować miliony ludzi. Ani Gestapo, ani KGB nie mogły tego zrobić. Ale wkrótce, agencje hakują ludzkie umysły od dziesięcioleci. Przynajmniej niektóre korporacje i rządy będą w stanie systematycznie hakować wszystkich ludzi. Staliśmy się zwierzętami, które można zhakować. Hakują ludzi nie tylko psychologicznie, ale też biologicznie. W różnych zakątkach globu pionierzy nauki stosują zupełnie inne sposoby przekształcenia koronawirusa w szczepionkę. Muszę mieć coś, co jest gotowe do użycia na ludziach za 16 tygodni. Kształt białka kolca koronawirusa, zanim wirus się spotka z naszymi komórkami, wyzwala najbardziej ochronną odpowiedź przeciwciał. Więc Keith musi sprawić, by białko kolca stworzone w laboratorium miało dokładnie taki sam kształt. Robi to, dodając do niego inne białko, które działa trochę jak zacisk. Użyte w tym celu białko to mały fragment HIV. Wczoraj Moderna rozpoczęła badania kliniczne szczepionki przeciw HIV. Opracowała szczepionkę z międzynarodową inicjatywą non-profit zajmującą się szczepionkami. Podobnie jak szczepionka COVID, wykorzystuje się tutaj technologię mRNA, aby nauczyć nasze komórki, jak walczyć z HIV. Kiedy się to obserwuje, cały świat wydaje się ciemny i pełen chaosu. To naturalne, że zwracamy się do wybranych polityków i przywódców, aby pomogli nam wyjść z kryzysu. Ale smutna rzeczywistość jest taka, że agencja i globalny sojusz decydują, kto może kandydować i kto może debatować. Doszło do niezwykłego wydarzenia w kampanii prezydenckiej. Hillary Clinton, nominowana w 2016 roku, nazwała Tulsi Gabbard, jedną z obecnych kandydatów, ulubienicą Rosji. W wywiadzie dla podcastu Clinton powiedziała, cytuję, przygotowują ją na kandydatkę trzeciej partii, jest ulubienicą Rosji. Do tej pory mają mnóstwo stron i botów oraz inne sposoby, żeby ją wspierać. Kandydatka na prezydenta, Tulsi Gabbard, mówi o pozwie o zniesławienie złożonym dzisiaj przeciwko Hillary Clinton, którym domaga się $50 milionów po tym, jak według jej prawników poniosła znaczne i zawodowe szkody. Nie będę stać z boku i pozwalać ani Hillary Clinton, ani komukolwiek innemu oczerniać mnie jako zdrajcę kraju, który kocha. Pozew,
który złożyłam, ma na celu pociągnięcie jej do odpowiedzialności za zniesławiające wypowiedzi, które złożyła. Jestem jedyną kandydatką, kobietą, która pozostaje w wyścigu. Jedyną kobietą z innym kolorem skóry i pierwszą weteranką wojenną, która kiedykolwiek kandydowała na prezydenta i która ma głos. A DNC i ich korporacyjni partnerzy medialni mówią: nie, dziękujemy. Na dzień dzisiejszy kryteria nie pozwalają, żeby pani się tam znalazła. Kryteria właśnie zostały zmienione. Po super wtorku na podstawie kwalifikacji byłabym na scenie debaty, ale później to zmienili. W 2016 roku ogłosiliśmy zaproszenie do nominacji, starając się uchwycić różnorodność amerykańskiego elektoratu pod względem pochodzenia i doświadczeń. Ludzi, którzy nie są obecnie reprezentowani w rządzie. Otrzymaliśmy ponad 10 tysięcy nominacji i spośród nich wybraliśmy Aleksandrię. Mój brat powiedział mi, że wysłał moją nominację latem, ale ja wtedy dosłownie pracowałam w restauracji, nie było o tym mowy. Mieli casting. Obsadzili Aleksandrię Ocasio-Cortez w roli kongresmenki. I zrobili to, aby móc realizować swój własny program. Zachęcali ludzi do starania się o nominacje, a następnie przeglądali ich CV i zatrudniali ich w taki sam sposób, w jaki zatrudnia się aktorów. Idea jest taka, że oni piszą scenariusz, a ci kongresmeni go czytają. I rozmawiają o tym w tym materiale filmowym. Pytają ją, czy była zainteresowana, żeby ubiegać się o urząd, a ona odpowiada, że nie. Nie byłaś zainteresowana, żeby ubiegać się o urząd, prawda? Nie. Ludzie, którzy głosowali na AOC, nie wiedzieli, że ona odgrywała tylko czyjś scenariusz. Wiesz, co było szokujące? To wiele wyjaśniało. To, jak ona mówiła, dokładnie to, co mówili demokraci 4 lata wcześniej. Tak więc najwyraźniej otrzymała scenariusz. Politycy też są aktorami. Pracują, realizując określone interesy lub dla agencji, która ich obsadziła. I trzymają się scenariusza. Jest to bardziej powszechne i trwa o wiele dłużej, niż się ludziom wydaje. W artykule z 1990 roku na temat rekrutacji do partii politycznych, który odnosi się do ankiety przeprowadzonej w 1985 roku wśród przywódców partii hrabstw w całych Stanach Zjednoczonych, dowiadujemy się, że 62% przywódców demokratów i 64% przywódców republikanów twierdzi, że ich organizacje były bardzo lub trochę zaangażowane w rekrutację kandydatów do kongresu. Stwierdzono również, że wysiłki rekrutacyjne republikanów znacznie wzrosły pod koniec lat 70. i na początku lat 80. Tak więc politycy od wielu dziesięcioleci są obsadzani w swoich rolach i oczekuje się od nich, że będą trzymać się scenariusza. Czy ci przedstawiciele pracują dla wyborców, a może pracują dla partii politycznych, które ich wybrały, oraz dla korporacji, które finansują ich elekcje i reelekcje? Nasz rząd już dawno przestał być rządem ludzi, przez ludzi i dla ludzi. Pracując w agencjach wywiadowczych, uczysz się chronić informacje za pomocą dezinformacji. Ukrywasz fakty i prawdę przed wrogami i używasz kłamstwa jako przynęty. Praca dla wywiadu jest jak mozaika, jak układanka. Chronisz każdego elementu, bo nie wiesz, jakiego elementu brakuje komuś innemu. Chcesz odpowiedzi? Chcę prawdy. Nie zniesiesz prawdy. Prawda jest odpowiedzią na oszustwa. Aby przezwyciężyć operacje psychologiczne i hakowanie rzeczywistości, człowieka nie można przeprogramować za pomocą bezpośrednich informacji. Ludzie sami muszą odnaleźć informacje, aby przełamać zaklęcie. Stańcie na księżycu i spójrzcie na to z perspektywy. Obalenie konstytucji USA poprzez istniejące sieci władzy, przez 4. niewybraną gałąź rządu. Odbierzcie swój naród, sprawdzajcie ich. Sieci finansowania, Klub Rzymski, Komisja Trójstronna, Światowe Grupy Kontrolujące, Imperium Medialne, ABC, CNN, CBS, Fox News, NBC,
rozrywka, sport, generałowie wojskowi, aktywa CIA, propaganda. To wszystko jest jednym wielkim przedstawieniem. Sprawiają, że się na to zgadzacie. To operacja psychologiczna. Wszystko, co wam przedstawiono, zhakowało waszą rzeczywistość. Musicie sami zdobywać wiedzę i informacje. Musicie sami przeprowadzać analizy i ustalać fakty. Jak zniszczyć czołg? Od środka. Jako obywatele Stanów Zjednoczonych w drugiej połowie tego stulecia uczymy się żyć w niewygodnej rzeczywistości. Żyjemy w rodzaju etycznego współistnienia. Stworzyliśmy kolejny system tajnych broni i wywrotowych działań. Biorąc pod uwagę dzisiejszy stan świata, to również mogło być nieuniknione. CIA jest w czynnej służbie i prowadzi tajną, brudną wojnę. Pod USA wykopywany jest głęboki dół. Smutne jest to, że CIA jest organizacją niekonstytucyjną i pozakonstytucyjną. Funkcjonuje nielegalnie. Może być opisana jako grupa stosująca taktykę, którą kojarzymy z partią komunistyczną. 1000 kawałków to nawiązanie do JFK'a, kiedy powiedział, że chce rozbić CIA na 1000 kawałków po fiasku w Zatoce Świń. To nawet nie jest 3D. To jest jak płaska ściana, na której namalowano drzwi. Wyglądało to prawie jak scenografia hollywoodzka. To połączenie Hollywood z Waszyngtonem. Ludzie, którzy głosowali na AOC, nie wiedzieli, że ona odgrywała tylko czyjś scenariusz. To jakby zatrudnili aktora do roli menedżera funduszu hedgingowego. Zostałam na zawsze zbanowana przez CIA za wypowiadanie się przeciwko Harveyowi Weinsteinowi. To Hollywood podtrzymuje całą tę strukturę władzy i robią to na polecenie swoich panów, którzy wszystkim kierują. Dziś zabierają prawie połowę z każdego dolara zarobionego w Stanach Zjednoczonych. Problem jest w tym, jak pogodzić potrzebę agencji CIA z jej tajnymi przestępstwami przeciwko naszej moralności publicznej. Prawdopodobnie w Hollywood jest pełno agentów CIA, a my po prostu o tym nie wiemy. Najważniejszym pytaniem, które należy sobie zadać, jest: kto decyduje o waszej przyszłości? Agencje i ich aktorzy, czy wy? Oto teatr wojny, w którym cały świat jest sceną. Nadszedł czas, aby powstać. Teraz my jesteśmy wiadomościami. Moc pióra jest w waszych rękach. Popierajcie bezkompromisowych, niefinansowanych przez korporacje kandydatów na stanowiska rządowe. Nadszedł czas, aby odzyskać naszą władzę i naszą konstytucyjną wolność, odebraną nam w tej nieznanej wojnie, w tej niewidzialnej wojnie przeciwko ludziom. Odzyskać wolność od agencji, które poprzez kulturę hakują naszą rzeczywistość. Nadszedł czas na decyzję. Będziesz widzem czy uczestnikiem? Wybór należy do ciebie. A tymczasem miłego oglądania. I wrote it on a napkin and then I started rapping. They wanted me to follow the leader. I told them that I'm faster than a cheetah. And I could spot bullshit a mile away. They decoding the code and I got the pay. Hey, it's my lucky day, I guess. And the check is on his chest. I'm expecting nothing less. Cause a lot of people followed him. Titled and tiara them. Shout out the OG for lines that I'm borrowing. Mirror, mirror, I could see clearer. It was all a movie, we was in the theater. They was just acting, we was just clapping. I wrote it on a napkin and then I started rapping. Put them on blast, the crumbs follow the cash. The funds is on smash, the first shall be last. So all of that shit that y'all spit is just trash. We the type to drive in them cars with no mask. Get your life right and watch who you follow. You could be bigger than an Instagram model. And you can start everything brand new tomorrow. When we letting the genie out of the bottle. And we ain't got no tax money for you to borrow. You hid it in that airport art in Colorado. Why the hell we never went back after Apollo? I guess we gotta wait for the drops from Mar-a-Lago. Mirror, mirror, I could see clearer.
another movie. We was in the theater. They was just acting. We was just clapping. I wrote it on the napkin and then I started rapping. Did I mention I pray for your soul to get redemption? Some was unknowing, just trying to get some attention. Now they gotta stay after school, they got detention. The rest of them trolls is gone, they got suspension. Coach tried to give up some time, gave an extension. Looking all the way from the moon to this dimension. Model X Tesla with smart air suspension. Disappoint state to state with no engine. In mirror, mirror, I could see clearer. It was all a movie, we was in the theater. They was just acting, we was just clapping. I wrote it on a napkin and then I started rapping. Mirror, mirror, I could see clearer. It was all a movie, we was in the theater. They was just acting, we was just clapping. I wrote it on a napkin and then I started rapping. Wake up call, she had to wake up y'all. Face off came with no makeup on. Movie night, we gotta throw Jacob on. Timeline change when the Matrix on. Gotta unplug, we await the storm. And the bees in the hive, they gon' hate the swarm. Cause the frequency high and it ain't the norm. We downhill, so emergency brakes is on. It's 100% false when the fakes is on.